Dzień dobry, właściwie to dobry wieczór, witajcie. Witajcie, 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 witajcie. 29. odcinek Przegranych. Dziś rozmawiać będziemy o programiście sztucznej inteligencji jako w ogóle zajęciu, ale też o programowaniu sztucznej inteligencji, o tym, jak w całym tym procesie, cyklu game devu ma się to do zwłaszczy przysłowiowej. Chciałem się z wami małą anegdotą podzielić, zanim zaczniemy. Kiepski jestem w roli Karola Strasburgera, ale czasem próbuję mimo wszystko. Otóż czasem w życiu tak bywa, że człowiek myśli, że coś wie, a tak naprawdę gówno wie. A ja miałem dokładnie odwrotną sytuację ze skryptem, zresztą przy okazji wam go pokażę, ze skryptem tej audycji, bo chłopaki zrobili, naprawdę się przyłożyli, słuchajcie, długi skrypt. Ja teraz schowałem komentarze, ale bardzo tutaj dyskusja zażarta była. Oni sobie nawet poprzypisywali, słuchajcie, kto co będzie mówił, kiedy i tak dalej. Szacun ogromny. Natomiast ja patrzyłem na te rzeczy, takie skróty, w ogóle jakieś FSM, mówię, ja nic nie wiem, w ogóle ja to jestem taki, cieniutki jestem tu. A potem, słuchajcie, wszedłem w Google'a, w Wikipedii, przeczytałem, co to jest FSM i sobie zdałem sprawę, że ja w technikum 2 lata to przerabiałem i miałem to wszystko w jednym palcu. I to była odwrotna sytuacja do tego, że człowiek myślał, że coś wie i wie gówno. Także chłopaki, bardzo wam za to dziękuję, naprawdę. To było niesamowite. Blast from the Polecam ci. past, jak to mówią. Flying Spaghetti Monster, znaczy się. Dokładnie, FSM to jest podobno Flying Spaghetti Monster. Chłopaki będą dzisiaj obalać ten mit. Gośćmi moimi są Mieszko Zieliński. Jak tam pogoda w Karolince? No dzisiaj właśnie pochmurno, ale ostatnie 2 tygodnie w krótkich spodenkach już chodziłem. Nice, nice. Ale dzisiaj zima. Warto było wierzyć. Michał Słapa z CD Projekt Red oraz Radek Gwarek 11 Bit Studios. Jakbyście mogli w tej kolejności, czyli Mieszko, Michał i Radek, się przedstawić dla tego promila ludzi, którzy jeszcze się nie orientują, kim jesteście i co robicie, to śmiało. Co ja mogę powiedzieć? No ja jestem programistą w branży, to będzie 12 lat. Specjalizuję się w AI, w sensie jako jobs description mam jako job title. AI programmer chyba jakieś 8 lat, tak mniej więcej. Jako AI programmer zacząłem w Crytek'u, potem był People Can Fly, potem był Red przez chwilkę, potem znowu People Can Fly, który w tym czasie był Epic Games i teraz już w Epic Games tak pełną gębą siedzę i w Epic Games jestem odpowiedzialny przede wszystkim za rozwijanie systemu AI do silnika Unreal 4, a ostatnie 7 miesięcy spędziłem nad botami do Paragona. O, i No, Bulletstorm w proszę. międzyczasie. Tak, Bulletstorm widzisz. rządzi. Był No Bulletstorm. dobra, Tak, ja Michał, jestem Michał. ten programistą sztucznej inteligencji. W branży tak z 11 lat. W sumie zaliczyłem tylko dwie firmy. Najpierw CD Projekt z Wiedźminem pierwszym, później Flying Wild Hog. Tam miałem od początku bawiłem się przy Hard Resecie i później jeszcze pierwsze etapy Shadow Warriora. Najprzyjemniejsze to faza prototypu. I później Wiedźmin trzeci. Znowu w CD Projekcie. Specjalizuję się tak w sztucznej inteligencji, poza sztuczną inteligencją ogólnie cały gameplay, ale powiedzmy moim konikiem jest sztuczna inteligencja. To tyle. Nice. No i Radek. Radek drugi raz przegranych. Tak, ja na szczęście udało mi się załapać na jubileuszowy 29 odcinek, więc się bardzo cieszę, że tu mogę z wami dzisiaj porozmawiać o AI. Niestety nie mam takiego dużego stażu jak tutaj koledzy, ale od 2011 roku pracuję w bitach. Wcześniej robiłem takie gierki trochę na swoją rękę i przez większość takiego czasu, kiedy siedziałem w bitach, to zajmowałem się właśnie AI od strony takiej designerskiej. Aha, designerski. No, to jest designerskie. Nie, To nie, co nie, mój, znaczy? ale to jest w sensie szacun, bo zazwyczaj jest, no mają biegać i strzelać, A no. już myślałem, że będzie Declass Designu. No dobra, okej, okay, ale te dowcipy już nam tutaj wyschły. Nie, no właśnie to, że jest szacun, że jest ktoś, kogo to żywo interesuje i to nie jest przypadek, że robią to, co robią, bo zazwyczaj jest, ej, ale co dokładnie Kto to mają będzie robić? robił? Wymyśl coś, wiesz to wymyśl. Właśnie. Zupełnie luki w Niech ktoś designie. nam poustawia. Nie, no to u nas są. A tak, że są osoby, które się po prostu specjalizują w tym, żeby to było sensownie rozpisane, żeby programiści dostali odpowiednie dokumenty, tak, które będą definiować, jak to ma funkcjonować, wszystko, mają rozpiskę wszystkiego, więc to też jest dla nich wygoda i też się przyjemnie pracuje z takim systemie. Ja szczerze mówiąc, czasami trochę zazdroszczę, bo od dawna robię systemową robotę,
featuresy, a mi akurat na przykład teraz brakuje długiego czasu takiej właśnie pracy u podstaw i robienia przeciwników, bo bardzo to swojego czasu lubiłem. Ej, no do wszystkiego jeszcze człowiek może wrócić, no. Pewnie, jeszcze nie umieram. Teraz specjalnie przy kolejnym projekcie już tam cisnę, żeby był bardziej, wiesz, code-driven, bardziej może proceduralny, żeby mieć więcej do roboty. Koniecznie. Zaraz. Pracujesz tak, żeby mieć więcej do roboty? No tak. Znaczy, niektórzy lubią swoją robotę. Okej. Okay. Koszmar producenta. Jak Mieszko, który nie ma tylu komputerów w domu. Nie, tak. Jakby co, macie unikatowy wgląd w te, w biuro Epika. Tak jest, polecam. Epic Games, moi drodzy, na żywo w przegranie. I nawet nie musieliście podpisać żadnej umowy. Tak, dlatego wszystkie monitory są tyłem do was. Nie, ale no, problem jest takim, że nie podpisali żadnej NDA-ki, więc no. Nie, ale ja Mieszkowi dałem w zamian 50% przychodów z subów z kanału, także spoko. Spoko, wszystko jest, wszystko tu jest. Całe 3 złote. Ustalone. Nie, no, nieskończenie mniej, ale nieważne, nie będziemy teraz o tym. Nie no, nie mów. 6 złotych, nie masz tego wszystkiego, może i nie masz. No. Starają jeszcze moderatora, którego muszę wyżywić tutaj. Dobra, nie, słuchajcie, przejdźmy do początku. Wstęp, dlaczego chcieliśmy zrobić odcinek o AI, to akurat w zeszłym tygodniu żeśmy wpadli na taki pomysł z Bonsajem. Niemniej jednak, bardzo fajnie, że rozpisaliście coś w rodzaju wstępu, bo fajnie by było, zanim przejdziemy już do latającego potwora spaghetti, to fajnie by było powiedzieć ludziom, dlaczego na przykład może kogoś kręcić robienie AI? Bo pamiętajcie, że nasza audycja jest dla początkujących game devów, albo game dev wannabes wręcz. No, kto chce zacząć? To może ja zacznę, bo generalnie jeżeli chodzi o AI, to zawsze się zaczyna na początku od projektu, od designu, więc no, może pójdziemy też tą konwencją tym razem. Mm. I przy AI najfajniejszą rzeczą, jaka się może przydarzyć, jest to, że my mamy pełną kontrolę nad tym, jak się będą zachowywały ludziki w grze, tak? Więc jest to coś, czego w rzeczywistości nigdy doświadczyć nie możemy, tak? My nie możemy sobie wysterować tym, jak się będzie zachowywał człowiek, który tam gdzieś przechodzi obok, a w przypadku AI możemy na przykład stwierdzić, że okej, teraz na przykład, nie wiem, wyciągnie fajkę, zapali ją, a potem wyciągnie spluwę i zacznie strzelać do wszystkich dookoła. I właśnie to wygląda z mojego punktu widzenia trochę jak takie, no nie chciałbym się przyrównywać do jakiegoś Boga, ale mamy bardzo duży wpływ, możemy sobie wymyślić, co kto ma robić, i więc jest to takie poczucie, trudno to nazwać, takie poczucie możliwości, tak, którymi możemy tu trochę zaskoczyć gracza i samych siebie, bo czasami te AI zaczyna zachowywać się w sposób, którego myśmy nie przewidywali, ale jest to fajne zachowanie, to nie jest żaden błąd. Wiem, że NASA miała taki problem ze swoimi sondami, które w pewnym momencie zaczęły podejmować decyzje, które oni sami nie oczekiwali. Oczywiście to były decyzje jak najbardziej pożądane, ale oni tego nie programowali. Po prostu sama złożoność tego systemu spowodowała wytworzenie takiej metainteligencji. I właśnie to jest coś, co bardzo fajnie się ujawnia w złożonych projektach i na co naprawdę, naprawdę warto pracować, do czego warto dążyć. To jest tak zwane emergent behavior, czyli zachowanie, które się pojawia, które właśnie wynika ze złożoności systemu, ono się samo pojawia, nie zostało wprost zaimplementowane, ale się pojawia, takie pojawiające się. Tak, i ono nawet może być bardzo fajne, my widzimy, mówimy ok, ale myśmy tego nie chcieli, ale wygląda fajnie, ok, zostawiamy to, niech tak będzie, więc to jest bardzo fajny moment. No pewnie chłopaki, nie jesteście tego świadomi, ale właśnie puściłem w tle paktofonikę Jestem Bogiem. Zainspirowałeś mnie, Radek, tym, co powiedziałeś. Nie, to... Ja nie ukrywam, że to jest jedna z fajniejszych rzeczy, na których się zdaje być programistą, że w grze to wszystko nam się dzieje, to przynajmniej jak jesteś programistą i masz na tym pełną kontrolę, to czujesz się takim... Pełną. Dobra, raczej ja zawsze rzeczywiście dążę do tego, żeby to programista miał pełną kontrolę, ale przy Bulletstormie, co ja się nawalczyłem z designerami, oni zawsze chcieli mieć, że tu, jak ja użyję tego bloczka w Kismecie, to AI ma być włączony, on zawsze ma tutaj w to miejsce iść. My, no dobra, ale potem przejmujesz całkowicie odpowiedzialność, jak on tam pójdzie i nic dalej z nim nie zrobisz, to będzie tam stał jak debil. Dobra, my zawsze zrobimy dobrze. No i teraz shipowane Bulletstormy są co najmniej 3 miejsca, które ja mogę od razu wskazać, gdzie stoi AI w coverze i nigdy z niego nie wyjdzie. Nigdy. Nigdy. I wtedy można mu zejść za plecą, sobie zrobi skręt kręgosłupa normalnie. No właśnie, a mogli Mieszka poprosić o pomoc i co? Nie no, ja im dałem wszystkie dobre narzędzia i dałem też takie kilka niedobrych. I oni te niedobre właśnie woleli używać. Znaczy, bo chcieli. Się wkurzył, no, i pojechał do North Carolina, no proszę. No, wkurzył, no.
Nie, no dobra, 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 chłopaki. Ale jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć jeszcze właśnie o tym, a propos AI, co, czym dla mnie AI jest. Dla mnie najlepsze jest to w AI. To jest dużo roboty, trzeba dużo podstaw zrobić, budować systemy, które ci umożliwiają coś tam i coś tam, to jest ożywianie świata. To jest wprowadzanie życia do świata gry. To dzięki AI wchodzi się w grę i tam coś się dzieje, a nie tylko pustynia, po której krzaki przelatują w wiatr. Tak? To jest AI, to jest życie, pompujemy i jest w tym sensie, jesteśmy bogami. Zruszyłem się, ale tak jeszcze tu jedna rzecz ciekawa wyszła, bo właśnie to akurat czasami się być programistą AI, właśnie, że bardzo rzadko dostajemy kredyty za dużą część naszej roboty. W sensie, kiedy mówimy AI, to zwykle naturalnie myślimy, że to jest, prawda, jakiś tam ta bardziej część inteligencja, czyli póki NPC nie zachowa się w jakiś sposób, który jakiś wyjątkowy sposób nas nie zaskoczy, to nie zauważamy, że to jest sztuczna inteligencja. Natomiast z drugiej strony AI to jest wszystko, co cała kontrola postaci niezależnych i ona nie zawsze tak naprawdę, nie zawsze chcemy od niej zbyt dużo autonomii. To, co właśnie Mieszko powiedział, że czasami ci designerzy chcą totalnie wyłączyć autonomię, dlatego że mają określone efekty uzyskania. Na przykład jest dobry przykład, na przykład mamy Fira, na przykład, to była taka pierwsza gra, w której mówiliśmy AI robi, prawda? Bo tam ci żołnierze tam byli fajni, tak? Taki gameplay loop, gdzie miałeś na początku arena, walczysz z przeciwnikami, którzy mają tą świetną sztuczną inteligencję, ale właściwie są przez całą grę więcej tacy sami. Później chwilę chodzisz, eksploracja, straszy ci ta mała dziewczynka i znowu się z nimi nawalasz. Nie to, co by się nudziło po jakimś czasie, ale jako był to duży krok do przodu. Natomiast na przykład możemy, Tomek, jesteś fanem serii Souls. I teraz możemy sobie odpowiedzieć pytanie, czy AI w Soulsach jest dobre? No i właśnie, jak myślisz? Nie zastanawiałem się nad tym. To jest trudna gra, moim zdaniem ciężko jest przejść przez tą trudność i tak naprawdę rozbić to AI na czynniki, bo człowiek walczy ze słabościami. Nie wiem, powiem ci, że to jest trudne pytanie. Musiałbym, och, stary. Ono jest super proste i jakbyś sobie zobaczył, to... A widziałeś? Widziałeś jakieś diagramiki? Nie, ale widzę, jak walczyłem tam. No. Okay, mam pięć animacji na krzyż, każdy. Cztery zachowania, tutaj jakiś taucik. Ale tam paterny są mega ważne, tam musisz je widzieć. Na tym polega bycie dobrym celem, że widzisz te paterny. Ale paterny to już jest trochę osobna część. AI to jest AI, ale to jak te sekwencje zachowań to jest troszeczkę poza AI. To jest coś, co jest wykorzystywane przez AI. Tak. To jest implementacja AI. Tak, ale, to jest coś, co wykorzystywane w systemie, ale trochę opór. Są zbudowane z... Tak naprawdę to, co jest najciekawsze w tej walce prawdopodobnie, to jest to, że non-stop, bo właściwie walka to w większości, mimo wszystko, to jest zwykle to wyzwanie, które rzuca ci przeciwnik. Mm-hmm. I zwykle to jest najgorsze właśnie, jak pracujesz przy AI, to jeżeli się dobrze walczy, to mówi się, o, w tej grze się dobrze rzedza, prawda? Mm-hmm. Jest fajny feeling walki, a tak naprawdę w dużym stopniu jest to spowodowane tym, że masz odpowiedni challenge od przeciwników, oni się fajnie zachowują, fajnie się z nimi walczy. I w Soulsach na przykład budowali to na tym, że masz przeciwników, którzy mają kilka prostych zachowań, bardzo, bardzo mocno trzymają się tych podstawowych idei, właśnie, że każdy przeciwnik jest unikalny, każdy przeciwnik jest prosty, dzięki temu mogą ich zrobić dużo. I tak naprawdę ta gra w sumie, jakbyś tak sobie pomyślał, to zbudowana jest na odpowiednim AI. Tylko że ono to nie jest AI, które ma być inteligentne. Ciekawe. No tak, nikt nie powiedział, że AI ma być inteligentne. AI w grach to przede wszystkim ma wspierać rozgrywkę, ma wspierać grę, żeby to gracz czuł się bohaterem, ewentualnie tym pomiatanym, jeżeli o to chodzi w grze. I jeżeli się musisz zastanowić nad tym, czy AI jest dobre w grze, to znaczy, że AI jest dobre. Bo gdyby było złe, to byś od razu zauważył, tak? Jeżeli by robiło głupie rzeczy, to wszystko się rzuca w oczy. Właśnie to jest to, co Michał mówi. My nie dostajemy kredytów za to, że AI jest dobre. Wtedy ono się wtapia w grę i jest tak, jak trzeba, tak? Ale jak tylko coś się posypie, to my dostajemy, że o, AI jest do bani w ogóle, bo to od razu... Zawiesiło coś tam, tak. Teraz, czym gra jest w sumie... Kiedyś, jak gry były prostsze i mniej takie... mniej w nich było widać, że tak powiem, prawda? Bo grafika była prostsza. To te wszystkie błędy były bardziej do wybaczenia, gry były bardziej gamey, że tak powiem. A teraz czym wszystko jest bardziej realistyczne, tym każda delikatna, wszystkie naturalne rzeczy zaczęły być wyłapywane przez graczy, więc tym... Tutaj problem trochę wynika z tego, że ludzie odkąd tylko zaczną jarzyć, odkąd tylko sensory zaczną powodować percepcję w głowie i tak dalej, uczą się wykrywać ludzkie ruchy, ludzkie ekspresje twarzy, ludzkie zachowania,
No i jak tylko coś się dzieje nie tak, czyli na przykład ktoś chodzi w ścianę, albo na chwilę zamarznie w jednej klatce animacji i tak dalej, nasze mózgi w ułamku sekundy to wychwytują. Ale tak są, wiesz, dwie klatki błędu AI, to już ludzie to wychwycą. I to jest jedna z... I to z nawet kątem oka. Tak, tak. A to znacie dowcip o kompocie? Nie będę go teraz opowiadał. Nie, no i dlaczego nie? Powiedz. Na pewno słuchasz, dajesz. No dobrze. Już teraz musisz. Obiecałem, że nie będę Strasburgerem, no ale dobra. Bo dowcip był taki, że rodzice mieli synka, który nie mówił. I trochę się już zżyli z tym faktem i przez całe dzieciństwo nie powiedział ani słowa, ale generalnie był bardzo mądry, bardzo inteligentny, zawsze potrafił, nie wiem, odrobić pracę domową, napisać oczywiście zamiast powiedzieć i tak dalej, ale był mega błyskotliwy, w ogóle byli z niego bardzo dumni, tylko nie mówi, no i się z tym pogodzili, no bo coś za coś w pewnym momencie. No i tam ma, nie wiem, 16-17 lat, jedzą obiad w pewnym momencie i synek tam bierze ziemniaki, patrzy się, rozgląda, mówi, mama, gdzie jest kompot? Synku, ty mówisz? No pewnie, że mówię. No ale dlaczego jakby nagle, że... No bo do tej pory zawsze kompot był, no. Okay. Już nawet nie słucha, tylko taki lębas, no ale... bojowy chleb krasnoludów. No mówiłem, że sami chcieliście, no, proszę. Dobrze. No dobra, zacznij, może być. Dobra. Słuchajcie, jedźmy, no jedźmy panowie. Dobra, fajne, ja też przeczyciwy ten punkt, jak już wracamy do tak, to już teraz chyba było nawet omówione, nie? Co jest fajne. Ale system. A, poczekaj, teraz. Michał, bo no. Jest na czacie tutaj. Spróbuj przysunąć mikrofon tak, żeby był jakieś 2 cm od buzi twej. Bo tak, bliżej, bo spróbujemy, żeby ci było głośniej słychać, bo ludzie narzekają. Ja mogę się pogłośnić, może łatwiej będzie jak się tam. No jak zobaczymy, to będzie szum znowu, jak chyba za bardzo podgłośnisz. Zobaczymy, spróbuj. Sekundeczka. Spróbuj. A teraz? Lepiej? Chyba. Zostawmy, jak coś to będę krzyczał. Nie wiem, czy lepiej, ale na pewno głośniej. No to okej. Dobra. Co mamy dalej? Wstęp jeszcze, czy jedziemy już dalej? Co tam, no, jesteśmy we wstępie, implementacja, a teraz jesteśmy. No to jedźcie. A system AI? Nie odpowiedzieliśmy, co to jest tak naprawdę. No właśnie. Co to jest system AI? Skąd wiedzieć, że ja to jest robota dla AI-owca na przykład? To ja, może ja zacznę, bo to ja wrzuciłem w tym punkcie. No dla mnie to jest akurat ważne, żeby to zrozumieć, bo to jest dużo upraszcza tak naprawdę to, jak patrzymy na cały problem. To jakikolwiek byśmy ten system nie zrobili, to zawsze on operuje na jakichś czynnościach, które AI wykonuje. Czy jakichś takich małych, atomowych czymś, co potrafi się wykonywać. I co, no jakiś tam, prawda, kawałek kodu, kawałek jakiejś klasy czy czegoś, prawda, który coś robi. I tak naprawdę wyzwanie jest, jak te kawałki ze sobą łączyć, prawda? Czyli kawałek rusz się, kawałek celuj, kawałek strzelaj, kawałek odegraj jakąś tam animację, rzuć granatem. I właściwie tym jest system, tak naprawdę. Znaczy, jak sobie pomyślimy, to te wszystkie systemy operują na bardzo podobnych obiektach. Czy to właśnie te maszyny SANO, które byłem FSN, tak? Już rozszyfrowałem. Czy te drzewa zachowań, cokolwiek byśmy nie robili, to operuje na jakichś takich bloczkach i tylko mówi o tym, jak je łączyć i w jaki sposób decydować, który bloczek teraz się powinien wykonywać. To tyle chciałem powiedzieć. A żeś zaskoczył chłopaków. No. Ja tak ale nie negują, jest dobrze. W myślach próbuję sobie złożyć słowami, co to jest system AI w moim odczuciu. No bo ja wiadomo, jako człowiek, który pracujący nad systemem AI w silniku, mam zupełnie inne podejście do tego tematu. Dla mnie system AI to jest taka część w silniku, która umożliwia ludziom ożywianie swoich bohaterów. No i w związku z tym w skład tego silnika wchodzą takie rzeczy jak kontrolowanie logiki, rozmawianie systemu AI z animacjami, żeby to można było jakoś na ekranie pokazać. Do tego dodatkowe rzeczy, które pomagają wnioskować na temat środowiska, czy to jest kwestia szukania przeszkód terenowych, za którymi się można schować, czy szukania punktów, z których można kogoś atakować, czy punktów do uciekania, takich rzeczy. Czy także system nawigacji, o którym będziemy jeszcze mówili, ale w dużym skrócie umożliwiający, dający AI jakąkolwiek wiedzę o tym, co gdzie się da dojść i jak, w jaki sposób dokładnie tam dotrzeć. I te wszystkie elementy się składają właśnie na coś, co nazywamy systemem AI. Także tak, bardziej systemowo. Okej, czyli masz takie bardziej ogólne pojęcie. Ja założyłem, że ten system AI to jest ten środek, który łączy te wszystkie podsystemy. Dla mnie,
Ja bardzo często rozłączam tak naprawdę system, na przykład, nie wiem, wyszukiwania ścieżek czy tak dalej od AI, nawet tak logicznie, bo bardzo często inni ludzie przy tym pracują. Akurat mam tą przyjemność, że robię jedno i drugie. Jedną z moich specjalności jest właśnie system wyszukiwania ścieżek, drugą w sumie system AI, ale na przykład widzę to, że oba systemy mają zupełnie inne zwykle wymagania. W AI zwykle twoim takim tym systemem AI decyzyjnym, prawda, jest zwykle problem jest architektoniczny, czyli stworzyć system, w którym ktoś się nie zakopie w tych tysiącach malutkich obiekcików, którymi musi zarządzać. Jest tysiąc rzeczy, które NPC może robić. I teraz jakie narzędzia udostępnić dla designerom, czy samemu, jak czasem używać, żeby oni mogli, żeby to się po tym wszystkim nie zagrzebać, że tak powiem. No tak, ale wyszukiwanie ścieżek dla... Nawigacja, na przykład nawigacja jest tematem, który może być wąskim gardłem, ale raczej z drugiej strony. No, wąskim gardłem A, on jest faktycznie czymś, co może być bardzo ciężkie obliczeniowo i B, może wymagać bardzo dużo konfiguracji od na przykład takich teamów jak Art Team i ważne jest, żeby cenić ich czas projektując ten system. Nasz czas jest cenniejszy, to programiści są drożsi od artystów. No wiem, ale przez później wiesz, nie wiem czy programiści się wiesz, nie musisz ich liniowo zwiększać ilości świata, prawda? A później, no właśnie, czym większy świat, tym więcej nie, artystów. Nie, no myślę, że dla ludzi myślących bardzo prosto, dla mnie na przykład, albo też dla początkujących game devów, system wyszukiwania ścieżek to jednak pod AI powinniśmy wpiąć dla jakiegoś takiego porządku tutaj w tym wszystkim. No spoko. Może przesadzam, może ekstremalnie podchodzę, ale no dobra, okej. Okay. Nie będę się tym. Ale będziemy w ogóle dzisiaj o tym mówić, także skoro w dzisiejszym. Będziemy, to jest też kwestia semantyczna. No jak zdążymy, tak. W ogóle słuchajcie, drodzy widzowie, wszyscy goście jakby to zgodzili się na przysłowiową dogrywkę, gdyby nam dzisiaj się nie zmieściło, a jest szalone. Ale za tą kasę kto by się nie zgodził, kurde. No, pogadamy, może 55%, dogadamy się Mieszko, dogadamy się. Dobrze. Co jeszcze? Implementacja AI designer? Nie wiem o co chodzi, brzmi jak designer implementuje AI. To ja może powiem od siebie, bo to implementacja AI to może być trochę mylne, bo tutaj generalnie chodzi o to, jak się powinno zaczynać robienie AI. To jest bardzo ważne, jeżeli ktoś właśnie chciałby zacząć z implementacją AI, to warto zwrócić uwagę właśnie na to, że niektórzy zaczynają z drugiej strony niż się powinno. W moim odczuciu najlepiej zacząć tak, że zastanówmy się, jakie uczucia chcemy wywołać u tej osoby, która będzie grała, u tego gościa, który już ma tego mastera u siebie na dysku, który go pobrał ze Steama, z jakiego tam z płytki zainstalował, z jakiegoś tam The Pirate Bay'a, skądkolwiek. Zastanówmy się, jakie chcemy wywołać u tej osoby odczucia i to nam, i komponujemy po prostu taką listę rzeczy, które chcemy, żeby gracz odczuwał ten jego cały experience, a następnie wyprowadzamy z tego listę rzeczy, jakie chcemy, żeby na przykład boty robiły w grze, czyli żeby osiągnąć zaskoczenie, no to chcemy, żeby żołnierz wyskoczył. A ja pójdę nawet dalej, Radek. W ogóle, czy mają być boty? Tu się Mieszko uśmiechnie. Tak, no ale chodzi mi o to, że nie, ale no jakby, bo to co mówisz, to jest w ogóle zrąb tego, jakie systemy AI w grze mają być. Jakie feature'y, systemy, to jest coś, co się zazwyczaj... Kiedy mamy już listę rzeczy, jakie chcemy osiągnąć, listę rzeczy, jakie chcemy, żeby się w grze działy, to następnie przechodzimy do tej listy systemów, które nam będą umożliwiały osiągnięcie feature'ek, tak? Więc to jest taki trzeci krok. Więc najpierw lista rzeczy, jakie chcemy uczuć, emocje, jakie chcemy wywołać u gracza. Potem lista rzeczy, jakie chcemy, żeby się działy, bo dopiero one będą motorem tych emocji, tych odczuć. A na samym końcu wybieramy system, który nam pozwoli uzyskać te feature'y. Czy to będzie maszyna stanów, czy drzewa, czy planery, czy skryptowanie, czy jakikolwiek inny system. Najpierw musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć w grze i dopiero wtedy implementujemy to i każdy kolejny krok to będzie zwiększanie tego złożoności tego systemu, który tam wybraliśmy, ale te pierwsze trzy kroki, te pierwsze trzy etapy są najważniejsze, bo jak zaczniemy od robienia systemu, a potem się okaże, że nasze potrzeby są kompletnie inne. Zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę projektu, bo bardzo łatwo jest zrobić takiego vanego overkilla, czyli wymyślić, zrobić system, który będzie zupełnie nadprogramowy. Że to trochę tak, jak gdyby próbować zabić muchę bombą atomową. Wiele wcierów może pójść w powietrze, tak? Para może pójść w gwizdek, bo... A ty byłeś w takim projekcie, Radek. Widzę to w twoich oczach, co? Nie, ja... Ale ja tutaj anegdotę właśnie. O, dobra. Jak nie o kompocie, to możesz.
Nie o kompocie, zupełnie nie, wręcz Bulletstormie. Mm-hmm. Więc jak tylko jak robiliśmy Bulletstorma, to ci to jest. Okej, okay, od początku, bo to jest długa historia. Usiądźcie sobie, herbatkę weźcie. Historia jest taka, że jak z Crytek'a przyszedłem do PCF-u, chłopaki używali Code Drop'a Gears of War 2. Czyli w sumie no, nie było AI Code Drop'a, czyli repozytorium. Tak, nie tak jakby chcieli Gearsy dwójkę i na Gearsy. Staram się tak jakby do targetu tu dopasować to, co mówisz. Total Conversion zrobili. No. I tam z AI no, nie bardzo mieli resursy, bo Sebastian Kowalczyk coś tam walczył z tym AI, ale jak spojrzałem w ten kod, mówię, że tego się nie da utrzymać. Jeżeli mamy shipować na tym grę, to trzeba wyrwać i zastąpić czymś, co my wiemy, o co tam chodzi. Nie? I to nawet nie chodzi o to, że ten kod, nikt nie znał go. Chodzi o to, że to było po prostu taka wielka miska spaghetti kodu. A wiadomo, że to może i smaczne, ale nie da się tego utrzymać. I no to wyrwaliśmy, zrobiliśmy sobie fajny AI system, tylko że my byliśmy ambitnym zespołem i mówię, no kurna, jak już robimy ten swój AI system, no to musimy machnąć taki, żeby Bulletstorm 2 i 3 to w ogóle jak spłatka nam poszedł, nie? Więc robiliśmy taki AI. Niektórzy wiedzą, jak się skończyło, no. W każdym razie zrobiliśmy taki system AI, normalnie wypas Mistrzostwa Świata. Zszypowaliśmy Bulletstorma, potem z kilka toków się zrobiło na różnych konferencjach z tym systemem mówiącym o elementach tego systemu, o naszych behavior trees, o naszym systemie przestrzennego rozumowania i o tym, jak mieliśmy komunikację AI systemu z animacją. No i potem zaczęliśmy pracować nad Bulletstormem 2 i wszystko wypas, no a Bulletstorm 2 po 3 miesiącach został skancelowany. I teraz w związku z tym wszyscy mówili, no ale że to w takim razie Bulletstorm AI to był overengineered, tak? Że to wszystko było niepotrzebne, że można było te same efekty uzyskać o wiele niższym kosztem. No i w sumie się zgadzam, ale... W teorii, tak. Ale. I teraz najfajniejszy twist, tam, jakby to powiedzieć, ironia dziejów, nie ironia, sarkazm, jedna z tych rzeczy, że teraz podstawowe systemy AI w Unrealu 4 to są w linii prostej przeimplementowane systemy z Bulletstorma. Czyli piętno mieszka noszą. Zarówno behavior trees, jak i to nasze przestrzenne rozmowanie, to było ETQ, teraz się EQS nazywa, to są rzeczy zdesignowane dla Bulletstorma, tylko że jako system, a nie jako konkretnie pod grę. Hmm. I teraz normalnie rozwinięte trochę żyją jako część generycznego silnika, który już miliony ludzi używają, więc jestem bardzo chętny. Cool story, jeszcze bro. Ja bym chciał na chwilę wrócić. Poczekaj, Radek, tylko ja mam jedną uwagę techniczną, Mieszko, staraj się tak w stół, nie tego, bo to bardzo rezonuje, jak uderzasz takie, robisz bum bum. Ale to sorry, musiałem, żeby ten... Ja staram się Cerberem takim być. Bo jestem taki... Jesteś emo, jesteś emo, ale to akurat fajne. Sorry, no Radek? Jeszcze chciałem wrócić, bo tu wspomniałeś, że byłem w projekcie, który zrobił takiego overkilla. To jest oj, to właśnie... takie, wiesz, tam, trollowanie. Zły projekt boli całe życie. Ale właśnie bardzo dobrze jest, ja sobie zacząłem od tego, kiedy uczyłem się o tym, jak się te AI powinno składać, że wszedłem na konferencję GDC, polecam GDC Vault, tam sobie wejść i wpisać AI po prostu w wyszukiwarce. I właśnie zacząłem przesłuchiwać te konferencje, gdzie opowiadali i programiści, designerzy o swoich błędach największych, jakie popełnili. I uważam, że to jest bardzo dobry początek, żeby zacząć, żeby posłuchać, kto inny coś spieprzył i dzięki temu tak gdyby to bardziej zapada w pamięć, jak tego nie powtórzyć. Lepiej się uczyć na czyich błędach. Tak, najlepiej, tak, bo wtedy to najlepiej zapada w pamięć. Dobre praktyki, najlepiej zapada, jak się samemu dostanie, ale... Ale jak ktoś coś pierwszy, to wtedy zawsze się zapamięta, więc to jest dobry start. Nie, I każdy w końcu coś spieprzy. Tu akurat nie ma ludzi, którzy zawsze oczywiście, że... dobrze. No tak. No to, także to... jak coś komuś nie wychodzi, to się nie martwić, no bo po prostu trzeba... No to z częściej pracy. Jakby nikt nic nie spieprzył, to by nie potrzebowali debuggerów. Teraz moje AI robi szybką estymatę, 11 punktów. Moje NI. No właśnie. Mamy pół godziny. 4 odcinki, tak? No to jest 5,5 godziny nam na razie wychodzi, gdybyśmy chcieli. Spoko, no, ja mam czas. Dobra, nie, żartuję. Podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniego rodzaju AI do gry. To jest to, o czym powiedziałeś, Radek, czy to jeszcze jest coś? To właśnie tak widzę, to jest, trochę to poszliśmy. Tak, to jest trochę, te tematy się ze sobą pokrywają, więc tak, jeżeli z takiej strony designerskiej, jeżeli mamy te rzeczy, te etapy, o których mówiłem wcześniej, rozpisane, no to wtedy przechodzimy z tym do programistów i zaczynamy się z nimi bardzo merytorycznie rozmawiać, które czyli rzeczy kłócić. Jak... Chciałem tak, tego uniknąć. Tak. Chciałem tego słowa uniknąć, ale tak, rozmowa bywa czasem bardzo, bardzo emocjonalna i bardzo ożywiona, więc to tutaj teraz chciałbym właśnie, ja oddałem swoje dwa etapy i teraz chciałbym przekazać trzeci etap do naszych dwóch programistów, zobaczymy co powiedzą. Chociaż jeszcze co do wyboru,
Jeden komentarz co do wyboru właściwego techa. Można mieć jakieś, nie wiadomo jakie, wymyślone cele projektu i że dobra, to do tego nam pasują tutaj sieci neuronowe albo cokolwiek, dowolna wymyśla technika AI, to i tak wszystko się też, znaczy drugim czynnikiem, który wpływa na tą decyzję, są resursy ludzkie. Więc można mieć projekt, w którym najlepiej by się sprawdziła jakaś technologia, której zaimplementowanie zajęłoby tyle czasu, że już lepiej to zahardkodować po prostu. Że jednak nie da się, bo nie ma ludzi, tak? Musimy wybrać coś innego. Także resursy ludzkie też wpływają na tą decyzję. A ja właśnie powiem a propos właśnie resursów ludzkich i tej decyzji też, że akurat z mojego doświadczenia wychodzi, że na przykład takie jak drzewa zachowań, czy takie systemy, które po prostu podejmują decyzję, one bardzo często implementacja samemu systemu, samego koru systemu jest jakby pomijalna do później implementacji faktycznych zachowań, czyli dużo więcej ludzi będzie spędzić później dużo więcej czasu na tym systemie i tworząc, ustawiając staw dzięki twojemu systemowi, niż tego implementując bardzo często. Także... No tak, i dlatego zależy ile masz programistów, ile masz designerów, którzy będą tego używali, no i też jak prosta jest technologia. Im prostsza technologia, tym szybciej to postawi, że po prostu będzie działać. No ale też będzie miała ograniczone możliwości. I akurat BT to jest taki najlepszy, behavior trees, czyli drzewa zachowań, to jest taki najlepszy kompromis między złożonością systemu, a łatwością jego implementacji czy używania, bo jest dosyć naturalna konstrukcja i ludzie nie mają problemu, żeby ogarnąć. To jest wyłącznie architektoniczny tak naprawdę. Według mnie, jeżeli pójdziemy do tą stronę, to naprawdę szkoda na nie, że tak powiem, żałować czasu, bo to i tak nie są to nie jest duża rzecz tak naprawdę. Przy Wiesławie III tak naprawdę takie podstawowe behavior trees. Wiesławie III Wielkim. Podstawowe behavior trees powstawiliśmy w miesiąc, od kiedy przyszedłem. W sensie przeżyliśmy wszystkie systemy AI, bo było kilka z jednego na drugiego. Myślę, że tak jest zajebisty, że przychodzisz miesiąc roboty, nie. Stoi wam całe AI. Nie, no nie, mieliśmy to. AI wam stoi, Nie, no było jeszcze miliard rzeczy do robienia. Później mieliśmy na przykład modularność, o której będziemy mówili, to było coś, nad czym jeszcze długo pracowaliśmy. Ale podstawowa rzecz działała naprawdę szybko i... Ale jednocześnie później przez cały projekt było non-stop ciśnienie, bo Wiesław musiał mieć dużo potworów do zabijania i dużo przeciwników, także... A tam był jakiś BT system przed Wieszkiem III. Także zrealizowaliście to, co było, czy od zera pisaliście nowy? Użyliśmy edytora do tego systemu, natomiast... Ładny był. Tak, no i edytor został, natomiast całe BBF zostały przeszyte i tam było ileś różnych systemów. Był osobny system dla tych community, dla prawda, takich żyjących, prawda, społeczności. O płotkę. O co? Płotkę. Taka ryba, mała. Co? No, była płotka, no. Facepalmy odchodzą, kto to programował. Była też płotka, no. Ale było dużo innych ciekawych rzeczy też. Jeszcze odnośnie samej współpracy pomiędzy designem a programistami, bo to ze swojego punktu widzenia takiego designera mogę powiedzieć, że bardzo dobry programista, taki doświadczony przy AI, to jest taki koleś, który nie implementuje wszystkiego z automatu, tylko przychodzi do niego designer i na przykład chce od niego jakąś rzecz, żeby mu wsadził do gry. To on powinien ocenić, czy naprawdę ten design potrzebuje tej rzeczy, czy może nie do końca jej potrzebuje. Bo czasami design chce mieć władzę nad tym, nad czym nie powinien mieć władzy, tak? Coś chce robić w drzewie, co powinno być robione w kodzie. I trzeba takiej osobie to przetłumaczyć. Trzeba rozmawiać. Trzeba umieć odmawiać i powiedzieć temu, słuchaj, designer, no ja ty tego nie zrobię, bo to nie jest coś, co powinieneś mieć nad czym kontrolę. Ja to zrobię... Czasami nie odmawiać, a czasami zastanawiać się, jak zrobić inaczej. Myślę, że tak, no ale generalnie chodzi o to, żeby... Designerzy często przychodzą z gotowymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o tak, według mnie, to jest ponad czas, znaczy uwaga, nie dotycząca AI, ale ogólnie według mnie jest to pewien clue tak naprawdę, coś, co jest bardzo ważne, według mnie, jakiś skill programistyczny, to jest to, że kiedy ktoś dzisiaj przychodzi, że chce zrobić to tak, to ty mówisz, to jeżeli ci się nie podoba to, co on proponuje, to dochodzisz na początku w rozmowie do tego,
co on konkretnie chce osiągnąć, tak, i proponujesz tak. To samo, tylko po twojemu. I to jest ale to jest w ogóle rada do wszystkich. I to nawet nie tylko do programistów, w sensie jak się przychodzi, ale powiem ci, jak przychodzisz do programisty i chcesz, żeby coś zrobił, to mów mu, jaki jest cel twój w projekcie, a nie, że chcesz, żeby tu zrobił taką funkcję dla tego rodzaju, nie wiem, tam NPC-a czy coś. Nie, nie, chcesz, jaki cel chcesz osiągnąć. I to jest to, o czym Radek mówił, emocje. Moim zdaniem to faktycznie... Wy nam powiedzcie co, a my wam powiemy jak. No. Na tej zasadzie, tak? Ale też jak przychodzi do mnie designer i coś tam gada z czapy, to ja zawsze zadaję pytanie, nawet jak się z nim zgadzam, ale żeby być adwokatem diabła, ale po co? Jaki jest cel? Tak? Ale po co? No. Czasem fajnie, jak programista nawet taki, od takiej czysto ludzkiej strony rzuci okiem, coś na przykład skomentuje, czy coś powie, że może na przykład takie zachowanie byłoby durne, albo coś takiego, bo programiści czasem są tymi osobami, które nie siedzą w designie i czasem potrafią wychwycić rzeczy, no, które jeżeli designer siedzi i cały czas tylko projektuje, to może nie zauważyć, bo jest po prostu w to wciągnięty. A czasem programista może być taką osobą trochę, która siedzi obok i która może to ocenić jakimś świeżym okiem, więc to też warto, żeby tak po prostu z takiego czysto ludzkiego podejścia nieprogramistycznego powiedzieć, słuchaj, no ale to może wydać się głupie to zachowanie, albo może zrobimy to inaczej, albo ja uważam, że to jest nienaturalne, tak? Więc no też fajnie, jakby programista czasem skomentował, a u nas na przykład w bitach bardzo często programiści, tutaj pozdrawiam wszystkich moich kolegów, komentują od strony designu i czasem bardzo zauważają rzeczy, których jeżeli się cały czas siedzi i robi ten design, to po prostu nie widać, tak? No bo jak się, no bo jeżeli oni takim świeżym okiem spojrzą, to wiadomo, że dostrzegają problemy, których nie dostrzega osoba, która siedzi w tym na przykład już pół roku, tak? Więc no fajnie, jeżeli można takiego feedbacku posłuchać od nich też. Inna sprawa jest też taka, że nie każdy designer znosi krytykę dobrze. Znaczy to jest akurat tak znamienne, że im słabszy designer, im mniej doświadczony, tym gorzej znosi krytykę. Bo są tacy, którzy są świadomi swoich ułomności, tego, że się muszą dużo uczyć i oni wtedy wszystko, co powiesz, choćby się z tym nie zgadzali, wezmą, przetrawią i tak dalej. I dobry designer, nawet doświadczony, też to zrobi. Ale są też tacy, którzy uważają, że to jest ich design, to jest ich praca, on jest święty, jak się z nim nie zgadzasz, to jesteś głupi. Ale tacy ogólnie w branży growej, czyli wśród twórców, długo nie pracują. To prawda, bo reszta branży jakoś ich nie trawi i są... Więc, tak. Oni długo wśród twórców gier, w tej naszej takiej społeczności nie wytrzymają, bo po prostu albo sami odejdą, albo firmy z nich będą ryzykować. Robienie gier to jest gra zespołowa, tak? Tak. No to... Z drugiej strony każdy ma syndrom ojca, także to też jest tak, że każdy walczy o swoje pomysły. Tak, ale co innego walka... To jest walka racjonalna na argumenty i wówczas zwykle lepszy wygrywa. No i to jest zdrowe środowisko. Ja zawsze na to mówiłem w ten sposób, że się musiałem wiele lat uczyć robić gry nie dla siebie, tylko zawsze robić to, co jest dobre dla projektu. Robić gry dla ludzi, którzy będą w nie grali, a nie. Ja w ogóle oduczyłem się w pewnym momencie mówić, to jest gra, w którą chciałbym grać. Zdałem sobie sprawę, jak bardzo megalomańskie jest to stwierdzenie. Wielu ludzi ciągle dzisiaj PR-owo używa takiego stwierdzenia. Uważam, że bardzo stwierdzenie. Ale to, sorry, dygresja moja, już chciałem tylko... Za późno, przejąłeś wątek, teraz ty gadasz. Dobrze, to przechodzimy rodzaje AI w grach. Flying Spaghetti Monster. To jest wiara w to, że z wiedzy na temat tego, jak wygląda tabelka, można wygenerować na przykład funkcję logiczną. Ha? A teraz wy wytłumaczcie, co powiedziałem. Tomku, na końcu tego naszego pięknego konspektu wrzuciłem ci bitmapkę. Możesz ją wrzucić jako... klikam. Images Google.com dzisiaj nam sponsoruje grafikę do podcastu. Dobra, mam coś, już klikam pewnie. Nie będzie go. Piękne FSM klasyczne, no. Ale jakieś tak mało tranzycji jak na... No właśnie, i to jest właśnie to jest dobry, proszę. Znaczy, póki jest prosty, jest dobry. Tak. Zgólnie FSM to jest taka technologia, gdzie ludzie sobie... To jest bardzo pasuje do ludzkiego sposobu myślenia. Teraz jak się patrzy na przeciwnika, to co on robi? On biegnie, on strzela, on się chowa. I no, powiedzmy, że to są takie osobne stany logiczne. To jest stan biegnie, strzela, chowa się i są między tymi stanami przejścia, czyli jak biegnę, no to biegnę tak długo, aż gdzieś dobiegnę, jak dobiegnę, no to przechodzę do strzela albo przechodzę do chowa się, w zależności od innych rzeczy. I to jest bardzo naturalny sposób myślenia o tym, co jest teraz i w co to coś może się zamienić. I FSM-y pozwalają w łatwy sposób kontrolować też te tranzycje, no bo dzięki temu, że są jasno określone, można je łatwo logować, łatwo debugować, łatwo przewidzieć, co się kiedy powinno stać. Więc tak, FSM są fajne, bo są proste i...
do wszystkich, ale rzeczy proste. Są bardzo tych stanów nie jest zbyt dużo, to jest proste. Dokładnie. Wszystko chodzi o to, że to, ten graf rośnie strasznie wraz z rozrostem. Tak, bo to chyba jeżeli chodzi o ilość transli, to jest funkcja kwadratowa od ilości nodów, czyli tych poszczególnych stanów? Stanów, tak. A, czyli no ilość przejść wykładniczo rośnie z ilością stanów. Całkiem logiczne. Kwadratowo, ale tak czy siak jest ten. I tak, w praktyce one w jakimś tam momencie tracą swoją planarność i... Tak, i w ten sposób przechodzimy bardzo płynnie do kolejnego chyba punktu. Wow, bo... that was nice. Jak FSM ci się zbyt komplikuje, to jest jeszcze technologia tak zwany HFSM, czyli hierarchiczny HFSM. Mogli dobrze do niego wrócić po drzewach, bo będzie bardzo ciekawy według mnie, będą wypływały z drzew tak naprawdę. Nie, no wydaje mi się, że... Nie, no FSM to jest bardzo proste, to jest FSM, którego stany są też FSM-ami, tak? Czyli masz FSM-a walka, właśnie idę, biegnę, strzelam, to jest jeden FSM, te stany. Jeżeli coś ma się dziać poza walką, no to jest w zupełnie innej maszynie to wkładamy i przejście między nimi jest, że o, jest duży FSM i tu jestem w walce, tu nie jestem w walce, tu jestem w domu i to są osobne maszyny zamiast tych stanów konkretnych. I to jest czwarty rozwój. I to jest spoko. I to właśnie wprowadzenie... Tak, to odpowiada na główny problem tak naprawdę maszyn stanów i tak naprawdę jak sobie pomyślimy o kolejnym naszym punkcie, source, tak, ale to jest w sumie dobre takie miejsce tego styku. Tak, już może. Miejsce z tego styku to maszyny stanów, drzewa zachowań, czyli te behavior trees, o których mówiliśmy, to główna idea ich stoi za tym, że możemy zrobić dużo prostszą logikę. FSM no da się ustawić, a co problem implementacyjny? Jest problem taki, że ciężko, żeby te stany były atomowe, no zwykle muszą mieć tą logikę decyzyjną, mocno wkomponowaną w swój kod, bardzo często i to jest tak, że one, że ta logika decyzyjna zaczyna rosnąć w zależności od przestrzeni stanów, którą mamy. Natomiast powiedzmy, jeżeli mamy drzewa zachowań, mamy zwykle mówimy sobie, że możemy mieć dużo prostszą tą logikę decyzyjną i w zamian za to dajemy tylko jedną rzecz, hierarchiczność. I że ta hierarchiczność tak naprawdę załatwia nam kompletność tego systemu. Drzewa zachowań są bardzo mocne. To jest sprawdzone rozwiązanie, bardzo popularne, bardzo szeroko stosowane, dlatego, że jest w sumie proste. Że jest proste i skuteczne. Czyli idea jest bardzo prosta, bo już implementacja może przy bardzo złożonych zachowaniach być... Może być złożona, ale sama... A to nie jest tak, że dobry programista zawsze to prosto zaimplementuje? Tak naprawdę implementacja drzewa zachowań. A, trolling. Po bazie, w dużym stopniu, to główny ciężar później implementacyjny AI jest na poziomie poszczególnych wierzchołków. Nawet często proces decyzyjny jest na poziomie wierzchołka zaimplementowany. Mamy i tak zwykle kilka różnych wierzchołków, czy sekwencje, czy wierzchołki, które wykonują jakąś sekwencję akcji, ale mamy też najbardziej popularny wierzchołek, czyli jakiś tam wierzchołek selektor, jakiś tam tutaj wierzchołek decyzyjny, prawda? O samej górze. A macie jakiś obrazek już tutaj? Ja mam mogę dać, wiecie co, wrzucę Tomku, wrzucę ci kolejny piękny. Pewnie, piękny. Dawaj, dziel się. W każdym razie, jeżeli chodzi o BT, to tak naprawdę jest wiele różnych możliwych implementacji. Od najprostszej, takiej, która każdy... Znaczy, dlatego napisałem w dokumencie behavior / decision trees. Decision trees to są takie drzewa. Ogólnie to jest bardzo proste, masz jeden wierzchołek i czy jesteś w walce, czy nie. Tak, nie, no to idziesz prawo lub lewo. Następny, jest, masz coś tam, tak, nie, prawo, lewo. To jest w sumie taki protoplasta behavior trees. Widzisz, patrzysz na strukturę drzewa, od razu wiesz mniej więcej, jaka jest logika, że tutaj jest walka, tutaj jest niewalka, tutaj jest leczenie się, tutaj jest uciekanie, takie rzeczy. I teraz to jest czasem ludzie to implementują i nazywają to behavior tree, no bo to jest decision tree, które mu implementuje behavior, więc w sumie no behavior tree. Ale są też takie bardziej, znaczy potem są normalne implementacje, które mają, że wierzchołki, znaczy nody, są kompozyty, czyli te, które mają wiele dzieci i są liście, które faktycznie już coś robią i tam może być dużo logiki
zaszyte w tych liściach, albo mogą być bardzo atomowe liście, czyli liść mówiący weź się przesuń, weź się obróć, weź strzel. Zamiast tego może być jeden większy liść, który mówi idź i strzelaj. Także to jest naprawdę wiele szczegółów implementacyjnych, które bardzo różnią różne behavior trees implementacje. A jeszcze do tego na samym końcu są behavior trees implementacje, które są tak jak nasza w Unrealu event driven. Czyli tak naprawdę masz sobie kawałek drzewa, on sobie AI siedzi w tym drzewie i tam drzewo w sumie śpi, nie wykonuje żadnych obliczeń, dopóki nie przyjdzie z zewnątrz event, że no dobra, to coś się zmieniło, no i wtedy nagle się dzieje coś innego. I tak, bo to należy to rozróżnić, że mamy drzewa podzielone, czyli nie tylko drzewa, ale generalnie można podzielić te behavior trees na dwa rodzaje, na rodzaj, który się ewaluuje co ileś tam milisekund, czy to 60 razy na sekundę, czy 10 razy na sekundę. I właśnie to, co powiedział Mieszko, że może być też eventowy, że ono sobie nie robi nic, przyjdzie event, wpadnie na przykład gracz, wejdzie w jakiś trigger i wtedy się uruchamia decyzja i nawet może być w jednym tiku podjęta decyzja, co ten bot, czy tam jakiś ludzik zrobi. Ja powiem może jeszcze jedno, bo to też nie jest tak, że to jest taki pełen podział. Na przykład moje drzewa zachowań zwykle mają tam się aktualizacje, natomiast jednocześnie są eventowe oceny, znaczy to jest jednocześnie mechanizm optymalizacyjny, jak też jakiś tam powiedzmy czasami racjonalizacyjny, że przeliczenia, to co jest kosztowne najczęściej, to jest proces decyzyjny. I proces decyzyjny jest rzadki i on jest bazuje na eventach, natomiast na przykład same takie normalne aktualizacje wierzchołków są albo bardzo proste, albo jest w nich zamknięta implementacja czegoś, co i tak musi się wykonać. Natomiast... Słuchajcie, ja tylko jedna uwaga techniczna. Może się zdarzyć. Poczekaj, tylko Michał, bo ludzie mówią, że jest przerwa, pada. Może się tak zdarzać. Może się zdarzyć, że na chwilę ten. Pada. No, ale na tym. Na YouTubie na pewno będzie jutro ciągły filmik, bo ja sobie na desk nagrywam. Także gdyby na parę sekund zniknęło, to przykro mi, przepraszam, mój komputer niestety czasem nie wyrabia. A druga sprawa. Mantirius. Czy zastosowanie behavior trees pozostawia jakiś element RNG, czy wszystko wykonywane jest już na podstawie algorytmu? Co to jest RNG? Random number generator. To można sobie wsadzić do BT takie rzeczy. Można wrzucić tam jakieś mechanizmy randomizujące, oczywiście. Tak naprawdę to jest mechanizm... Znaczy, pierwsze, behavior tree ma dosyć dużą siłę, potrafi opisać większość rzeczy, które... Znaczy, ogólnie jest... Potrafi opisać wszystko, co byśmy chcieli od tej sztucznej inteligencji, że tak powiem, zwykle, w takim normalnym wykonaniu. A jednocześnie jest zrozumiała. Jest zrozumiała dla designera w miarę. Jest oczywiście wprowadza mi hierarchię, więc jasne, designer to jest zwykle ktoś, kto już się specjalizuje w zabawie sztuczną inteligencją, ale jest to pewien dobry kompromis pomiędzy przewidywalnością, pomiędzy pewną prostotą, a jednocześnie dużą siłą wyrazu i modularnością, w której wierzchołki są bardzo atomowe, w sensie, jak sobie popatrzymy na to drzewo, to czy to jest wierzchołek atomowy, czy złożony, to zawsze jeden wierzchołek oznacza jakąś czynność, akcję, zachowanie. Może zachowanie byłoby najlepszym terminem. Zachowanie, które NPC może wykonywać. Czyli jak mamy duży wierzchołek walki, to z naszej perspektywy tego drzewa to jest wierzchołek walki. To, że pod spodem jest zbudowany z jakiejś sterty innych wierzchołków, z różnych kolejnych podrzew, to już inna sprawa. Więc jest to tak. Tak naprawdę jest to narzędzie, ale w którym, które zwykle są drzewa, które są tworzone ręcznie. Są tworzone ręcznie przez, czy za pomocą narzędzi, czy przy mniejszych projektach. To, na przykład w Wild Hogach. Drzewa zachowań, które tam mieliśmy, one nie miały pięknego edytora wizualnego, ale były bardzo mocne, były tworzone w plikach skryptowych i działały, pewnie chciałeś powiedzieć. No. Widzowie się mogą zastanawiać, dlaczego my tak dużo o tych gadamy drzewach, ale to naprawdę jest rzecz, która w grach jest wykorzystywana nagminnie
W większości grach, gdzie trzeba podjąć jakąś decyzję, to macie behavior tree. Sobie nawet nie zdajecie sobie sprawy jako gracze. To jest tak zwany industry standard. Tak, więc dlatego będziemy bardzo często w trakcie tego podcastu się odwoływać do drzew, bo to jest coś, co się wykorzystuje bardzo szeroko i każdy gracz miał styczność dziesiątki razy, nawet o tym nie wiedząc, z tym systemem. To ja powiem może jeszcze, no bo tak na początku trochę za wcześnie wszedłem na te porównanie hierarchicznych maszyn stanów i drzew zachowań, bo a później dopiero Mieszko bardzo ładnie nas wprowadził w temat drzew zachowań. Natomiast to co jest ciekawe właśnie, to ta główna idea jest tylko taka, że wprowadzamy dużo prosty model decyzyjny, w sensie te modele decyzyjne, decyzje są podejmowane na kolejnych warstwach drzewa. Każdy, prawda, wierzchołek decyzyjny podejmuje na swoim poziomie decyzję i okazuje się, że w ten sposób, stosując już parę dodatkowych trików, jesteśmy w stanie opisać bardzo skomplikowaną sytuację, a jednocześnie te poszczególne poziomy tego drzewa są dużo prostsze. I tak naprawdę, czy hierarchiczna maszyna stanów, czy drzewo zachowań, to już nie jest takie istotne. Ten proces decyzyjny to nie jest klucz tego wszystkiego. Według mnie klucz tego wszystkiego to jest hierarchiczność, która pozwala, właśnie otwiera nas na modularność, otwiera nas na stworzenie kompletnie zachowań, które jesteśmy w stanie ogarnąć. Dobra. Już ostatnie słowo, bo na końcu, jak już powiedziałem, główne według mnie wyzwanie systemu AI to jest to, jak ogarnąć tą olbrzymią ilość zachowań. To, że koleś potrafi i w mieście usiąść na ławce i tam sobie siedzieć i potrafi w walce wyciągnąć dwuręczny miecz i nim walczyć. Jak to pożenić w jednym systemie. Dziękuję. Hej. Ale jeszcze kurde nie będzie. To na razie, do widzenia, fajnie się nie. Ale ja tak się spodziewałem, że w tym odcinku będzie wiele takich momentów. Ale co on kurna powiedział właśnie, czekaj. Nie, w ogóle jeszcze tak, chciałbym tak... Ale dobrze, że to będzie na YouTubie, słuchajcie. Dobrze, że to będzie na YouTubie, być może to... Nie. Tak, do widzów, żeby też nie próbowali zrozumieć tego, co my tu mówimy, tak nie próbowali implementować na podstawie tego, tylko po prostu sobie zapamiętali kluczowe słowa. Czyli na przykład drzewa zachowań, tak, na przykład maszyny stanów i tak dalej, i sobie to wygooglowali, więc potraktujcie to raczej jako taki spis treści ten nasz podcast, nie jako tutorial, jak implementować dany feature. Mówiąc, materiałów jest dużo na sieci, także przynajmniej od drzewa jest zachowań. Jest dużo. I no to, tak. To są bardzo akademickie tematy. To jest dobry punkt startowy, żeby zacząć, jeżeli robimy jakiś nowy system, to jest bardzo dobry punkt, bo to jest... Tak, jak wszyscy mówili, coś. Ten podcast jest dobrym punktem, żeby zacząć cokolwiek robić, nie? Więc co? Jak ktoś chce sobie pobawić się drzewami, to wystarczy wziąć Unreal i tam już są. O, właśnie. Tak, nie chwaląc się, Mieszko. Powiedziałbym też Unity, ale tam, wiesz, out of the box, no nie ma drzew, tak? Nie, w Unity nie ma drzew. Moi koledzy designerzy robią do Unity wtyczki. Bardzo dobre. Nie, no wtyczek jest z drzewami, jest pełno, ale samo Unity out of the box nie ma. Ale lepszej wtyczki niż Mieszko mówiąc o Unrealu nie zrobimy. Nie będzie, tak. Jeszcze nie jest. Wchodzicie na stronę Epika, ściąga się UDK i zaczyna się zabawę będzie praca Mieszka. Jeszcze będą wtyki, spoko. Dobra. Planery, tak? Dobrze mówię? Planery. Tak. To są takie tabelki? Co to są planery? Teraz przechodzimy do pytania, czy chcemy AI, które jest właśnie mocno kontrolowane przez designera, który on wie, co AI zrobi, wie, jak będzie działało, czy chcemy AI sterowane proceduralnie? Tak, gdzie designer nie wie, jak ono będzie działało. Którym jakiś magiczny system powie, znaczy to nie jest magiczny system, ale pewien system przygotuje, że tak powiem, plan akcji na przykład dla NPC. Nie, to jest po prostu sterowanie jest przesunięte w trochę inne miejsce, bo jak się ma drzewo, no to dostajesz edytor albo i nie i po prostu ustawiasz, że tutaj jest to, jeżeli nie to, no to i tak albo na odwrót. A planery działają tak, że się przygotowuje różne plany. Designer przygotowuje plany, że taki plan, że no żeby zabić przeciwnika, to musisz podejść i użyć broni. Takie plany. No i planer to jest taki ktoś, kto potem składa te plany sobie gdzieś tam i coś wychodzi, nie? I potem designer może być, ale on nie zrobił tego, co chciał. No to się wtedy patrzy, dlaczego ten plan, który designer by chciał, nie został użyty. Mhm. Pośród wszystkich innych planów, nie? Ale nadal ma kontrolę. Kontroluje się zachowanie AI za pomocą tego, do jakich rzeczy ma AI dostęp, tak? Jakie w ogóle plany dla niego w danym momencie są dopuszczone przez system, legalne.
Mhm. Także nadal jest kontrola, tylko jest subtelniejsza. Teraz pytanie kiedy? Planer. To może właśnie ja bym tak zarzucił kiedy wybrać planer. Przykładem, jeżeli na przykład robimy grę, gdzie mamy typowy, może nie RTS, ale na przykład taką Gnomory Dwarf Fortress, nie wiem czy kojarzycie, gdzie te ludziki sobie same chodzą i same podejmują pewne działania, no to wtedy planery się spełniają najlepiej. Bo na przykład mamy ludzika, gnoma, który chcemy, żeby on zrobił ławkę drewnianą, tak? I co on musi zrobić? On musi mieć siekierę najpierw. Ławka, on patrzy, wynikiem jakiej akcji jest ławka? Wynikiem akcji na przykład rąbania siekierą w deski, tak? Więc musi mieć siekierę, musi mieć deski. Czy tam wynikiem krojenia desek w tartaku, więc musi mieć tartak, musi mieć deski. Więc jakim potem, wynikiem jakiej akcji jest deska? Aha, wynikiem akcji jest, deska jest wynikiem akcji pod tytułem kłodę drewna na deski, tak? Wynikiem akcji porąbanie drewna jest wynikiem, znaczy nie, odwrotnie. Jaka akcja powoduje, że mamy tą deski z drewna? No musimy mieć to drewno, musimy mieć siekierę, tak? I wynikiem jakiej akcji jest siekiera? A no musimy mieć, złożyć ten, co jest na górze siekiery, takie metalowe? Do tego metalowego i trzonka, tak? Okej, wynikiem jakiej akcji jest trzonek? Wynikiem to chyba jakiej jest siekiera. Akcji jest to metalowe, tak? Tak mi się wydaje. No i tak, na przykład siekiera. Potrzebujemy sztabki żelaza, tak? Wynikiem jakiej akcji jest sztabka żelaza? I komputer składa na żywo taki plan, a designer dodaje do tego planu tylko wagi, ile dana akcja ma, jaką ma wagę, tak? Czyli czy ludzik raczej woli złożyć siekierę z, może kamienną złożyć siekierę, jeżeli ona jest prostsza, jeżeli jej waga jest mniejsza. Chodzi o to, żeby ludziki same podejmowały szereg czynności, na podstawie których uzyskają określoną akcję. Tak, więc się planer zastanawia, co zrobić, żeby mieć siekierę. Tak, mam siekierę, to okej, to co zrobić, żeby mieć deskę? To na przykład idę porąbać drewno. Więc on sobie składa z takich szeregu drobnych, atomowych akcji plan działania i ten plan jest realizowany, dlatego designer, ani gracz, ani nikt inny nie może wiedzieć, jak to będzie przebiegało, bo to zależy od tego, jakie zajdą warunki w świecie gry. Więc jeżeli właśnie nie wiemy... To jest wszystko przykład, też oparte na... Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest wszystko oparte na zasadach świata. Więc designer... To z tego punktu widzenia to jest akurat dobre, że designerzy nagle wpadną, kurna, ale tą jedną rzecz to chcemy, żeby była robiona z czegoś innego. No i nie trzeba wtedy chodzić po wszystkich drzewach czy FSM-ach, które mówią, że żeby zrobić to, trzeba najpierw to. Tylko planer z automatu to wciąga, że o, kiedyś do siekierki potrzebowałem drzewo sosnowe, ale teraz jednak potrzebuję dębowe, nie? I plany z automatu same zadziałają. Tylko będą szukały czegoś innego. Okej, jaki jest ten problem? Taki pierwszy, który się rzuca w oczy po tym całym właśnie tej całej opowieści. Dla designera. No panie profesorze, pan nam powie. No. Dla designerzy mają tak. Bo to jest... Problem to byłoby rozłożenie wag dla systemu, które będzie zawierać bardzo dużo akcji. No bo designer musi powiedzieć na przykład, że łatwiej jest zdobyć, czyli prostszą wagę będzie miał na przykład podniesienie siekiery niż zrobienie nowej. Na przykład zrobienie nowej wymaga przylepienia żelaza, zrobienia trzonka i tak dalej. Tak? Więc akcja podnieść gotową siekierę jest tańsza niż akcja zrób tą siekierę. Więc moim zdaniem nałożenie odpowiednich wag na wszystkie te akcje, tak żeby to było rzeczywiście naturalne, będzie stanowiło poważne wyzwanie. Znaczy, problem jest taki, że nie edytujemy go niestety bezpośrednio, tylko mamy jakąś pośrednią strukturę, czy pośredni setup tego systemu i tak czy siak później trzeba go przycisnąć, żebyśmy mieli takie zachowanie, jakie chcemy. W szczególności, jeśli chodzi o AI, to też jest dosyć problematyczne. Te wszystkie momenty, kiedy AI działa, to fajnie, to działa. Natomiast w AI bardzo widoczne są wszystkie błędy. I tak, bardzo ważne jest to, żeby AI nie zrobiło nic głupiego. I nad takim systemem często dużo ciężej jest. Ale jak może AI? No? Jak AI w związku z planerem może zrobić coś głupiego? No, no się może tam wyobrażam sobie, każdy AI. Przykład, okej, okay, to ja już na przykład, no. To daję przykład, ja nie? No, tak jak mówimy, leży ta siekiera na ziemi, tak? A leży na ziemi 50 siekier, a ludzik idzie zrobić nową siekierę, żeby porąbać drewno. Tak to strasznie głupie. No. A może idzie po siekierę, która leży pod potworem? I wchodzi nie, no, w parkę, nie, no, a mógł wziąć inną z domu. Albo że leżą mu na stole siekiery, bo ma 50 siekier, ale on idzie robić nową siekierę i no po co, tak? No to jest błąd AI, w którym... Nie, ja protestuję, to nie jest błąd AI, tylko to jest błąd setupu. To jest błąd designera. To jest błąd designera, który źle zważył, podniesienie siekiery powinno być jak najmniejszą wagę, on powiedział, że najłatwiej będzie ludzikowi zrobić nową siekierę i ludzik to zrobi, nie? To jest błąd designera, ale no...
Nie, to wtedy się do tego dorabia lore, że to są ludziki, które nie używają wyrzuconych rzeczy. Że oni w religii mają tak, że oni używają tylko nowych rzeczy. Dobra, chłopaki, ale wy teraz jakiś wypaczony obraz pracy designera pokazujecie. Ja wiem, że moglibyśmy tak całą, no. Wiedziałem, że wejdzie na deklarację. Prawda jest taka, że to całe olbrzymie działo, tak naprawdę te systemy, które... Ogólnie proceduralne jakieś tam systemy AI to jest olbrzymi dział i po pierwsze to obciąża to w dużym stopniu programistę. Na przykład można sobie zacząć na projekty, w których to się zwykle sprawdzało, to były zwykle jakieś shootery, czyli gry, w których mieliśmy bardzo duży wpływ environmentu na gameplay i tam właśnie był potrzebny plan tak naprawdę, ponieważ tam wówczas trzeba bardzo często pożenić właśnie te koszty, że trzeba gdzieś dojść, żeby skądś móc strzelić, trzeba przeszacować, czy warto dojść, czy to będzie wystarczająco dobra pozycja strzelecka i wówczas, kiedy trzeba porównywać takie rzeczy, to najczęściej takie systemy wchodzą, ale jest nim właśnie nie problem taki, przemysł nie takiego systemu nie pisał. Ale z tego co wiem, to problem głównie jest właśnie taki z przewidywalnością tych systemów i z tego, że tak naprawdę my chcemy mieć system przewidywalny i boimy się ogólnie systemów, które są zbyt autonomiczne. Tak, jeszcze a propos. Tak naprawdę na końcu mamy tworzyć gameplay, a nie wybujały system. Tych systemów autonomicznych to tutaj dobrym rozwiązaniem, jeżeli chcemy mieć na drzewach zachowań na przykład zrobione takie to co mówił Michał, że ludzik może podjąć akcję, ale może nie podjąć, to tutaj nam się przydaje bardzo technika tej logiki rozmytej, gdzie te zachowania nie są zero-jedynkowe, ale raczej coś pomiędzy zerem a jedynką może podjąć tą akcję, a może nie podjąć, w zależności od jakichś tam czynników, więc to też jest szereg narzędzi, ale to jednak ciężko zdebugować takie, im bardziej mamy niezależny, autonomiczny system, tym trudniej z nim pracować i trudniej się go debuguje, więc no, to jest taki trade-off trochę. Całkowicie się nie zgadzam. Okay. Dlaczego? Znaczy, przede wszystkim nie rozumiem pojęcia bardzo trudno się debuguje. Wiesz co, zresztą mi się podoba ten podcast. Mam prośbę, zróbmy 3 odcinki, a nie 2. To jest naprawdę, jest zajebiste, mówię poważnie. Czatowi też się podoba, jest naprawdę, dowcipy lecą naprawdę zajebiste, no stopie poważnie całkiem. No sorry, Bieszko, ale się nie zgadzasz i teraz dajesz to. Tak, już zapomniałem, z czym się nie zgadzam nawet. Dzięki. Nie, to dobrze. Nie zgadzam się, musisz debugowanie się nie zgadzał, z tym, że tak, się tak, debuguje. Jeżeli coś się źle debuguje, to się dorabia narzędzia, tudzież wzbogaca informacje, które sprawiają, że to się debuguje już dobrze, bo teraz mamy AI, który robi coś głupiego. Dlaczego robi coś głupiego? No to patrzymy w log i w logu jest napisane, że ten plan składał się... Teraz tak, podczas planowania to zostało odrzucone, bo to zostało odrzucone, bo tamto. I ostateczny plan składa się z tego dokładnie. Im więcej informacji debugowych, tym łatwiej coś się debuguje. Ja, jeżeli chodzi o, że coś trudno się debuguje, to proszę mnie tutaj nie wkurzać, ja jestem ewangelistą debugowania, ja wszystko mogę zdebugować. Tak, najlepiej po prostu sobie całego memory dumpa zrobię na konsolę, czemu nie? Ale generalnie powiedziałeś tutaj bardzo dużo. Nie, co mam do tego konsolę? Co mam do tego konsolę? AI działa tak samo na konsolach i na PC-tach, tak? Ale ja mówię na konsolę taką, co się printują różne rzeczy na przykład, jak dałeś print, tam jakieś... To jest, wiesz, debugger babuni, stary, naprawdę. Tak, weź odpal Unreal i zobacz, jakie narzędzia już pododawaliśmy, tak, do debugowania. Ale, no, tak, ale tu powiedzieć bardzo kluczową rzecz, że jeżeli trzeba coś debugować, to się siada i dopisuje feature, a w tym momencie wyciągasz programistę i musisz go włożyć do tego feature'a, tak, więc no... Jeżeli programista zrobi ci system, który nie ma dołączonych do już z automatu informacji debugowych, czy które można włączyć, albo zawsze są włączone, to jest kurna, wiesz, to jest pół roboty zrobione tak naprawdę. Bo nie ma, tylko nikomu niepotrzebny kod działa bez zakłóceń. To jest stara prawda. Tylko trywialne rzeczy nigdy się nie psują. Jeżeli się zrobi system, który, wiesz, jest nawet najlepszy programista świata, zawsze znajdzie się designer, który go popsuje. Zawsze. Zawsze się znajdzie use case, który nie został wzięty pod uwagę, tak? I wtedy trzeba będzie... Im designer, tym większa szansa, że popsuje twój system. Tak. No, i mniej doświadczony programista też. Ale to dalej mówimy o planerach? Czekaj. Nie, no teraz mówimy o maszynach stanu. Najlepszy odcinek, najlepszy ever. Oczywiście, że tak. Nie zaprosiłeś nas wcześniej, masz za karę. Ale czekaj, jeszcze o planerach. Chciałem powiedzieć właśnie takie podsumowanie, bo mówimy o planerach, jeszcze nikt nie powiedział... Znaczy, tak, jednym czy dwoma, może pięcioma zdaniami, w skrócie, co to jest planer? Planer dostaje stan świata, to jest stan, czekaj, nie wiem, z której strony jest kamera, nieważne. Stan świata jest z prawej strony. Stan początkowy świata i planer szuka różnych zmian, różnych akcji, każda akcja ma określone, w jakiś sposób zmienia świat, które te
ciąg tych akcji zaowocuje końcowym stanem, który jest oczekiwany. Czyli na początku dostaje stan świata, w którym teraz jesteś, a oczekiwany stan końcowy świata to jest nieżywy przeciwnik i masz pełne zdrowie, tak? Na tej zasadzie. I teraz jest kilka różnych rodzajów planerów, a to już są szczegóły, ale high-levelowo one zawsze tak działają, że tu masz stan świata, każda akcja jakoś zmienia stan świata i próbujesz dojść do docelowego stanu świata. To ja może powiem, jaki jest też często problem z tym. Nawet jak już wszystko działa idealnie, jest doskonale, to na końcu i tak trafiamy na taką ścianę, że planer planuje przy jakimś stanie świata. I ten świat i gracz akurat ma taką potężną moc, że potrafi zmieniać stan świata. Tak. I ja przecież sobie zaplanuję, że tutaj jest świetne miejsce do przejścia, bo nikt go nie pilnuje i gracz to zobaczy, to na przykład może na przykład przyjąć tego covera na przykład i nagle przykryć ogniem ten obszar, prawda? Więc planer w takim podstawowej wersji nie jest odporny na zmiany stanu świata, to musi zreplanować tak naprawdę, musi rzucić nowy plan, natomiast jest to coś, co bardzo ciężko przeskoczyć. I na przykład na ostatnim tym, spotkaliśmy się w Wiedniu, na ostatniej konferencji tam AI. Nawet nami dwoma teraz reklamują następną konferencję. Jak rozsyłają maile z tym, a kupcie bilety, bo jest early access, to ja i Michał jesteśmy na pierwszym planie, więc nami reklamują sobie teraz. Widzisz? A po co wam tam tjemy? Nie, patrzę. Właśnie nie, kurde. Ja. Nikt mi nie płaci. Przecież używałem mego wizerunku, nikt mi nie płaci. Ja płacę, przepraszam, ja ci płacę. No tak, no to mnie tam płaci, ale to już... przelewu, więc jak zobaczę, to uwierzę. No ja muszę najpierw dostać z tych subów pieniądze, bo ja nie mam subów, także. Dobra, to my wszyscy chcemy po 50%. Tak, już wszyscy wolej. 50%. Wszyscy, tak. Każdy jeden po 150%. Tak. Ja już wiem, że ja mam minus 100, nie ma problemu, naprawdę. Jeszcze o Aćku musimy pamiętać, o modelu. No dobra, kurczę, gdzieś... Czekaj, jeszcze jedną rzecz o planerach chciałbym powiedzieć. Chciałem o tej konferencji. A dobra, to dawaj ten planer, później o tej konferencji. W planerach jedna rzecz, którą jest ciężko zrobić w drzewach, a w planerach jest stosunkowo łatwo, bo czas może być też zmienną w tym stanie świata. Czyli każda akcja może mówić, że ta akcja zajmuje 5 sekund, to następny stan świata, który produkujemy w ramach planowania, ma czas plus 5 sekund. Ciężko jest w drzewie zaplanować coś takiego jak właśnie planowanie czasowe, late reward, tak? Czyli że jak muszę iść do przeciwnika, na zasadzie właśnie z mobów, bo teraz jest mi to niestety bliskie, nigdy nie byłem mobowym graczem, że muszę dojść do przeciwnika, ale on jest daleko, ale wiem, że zanim do niego dojdę, zdąży mi się ult już naładować i będę mógł następnego healpota użyć, tak? Takie rzeczy, to jest ciężko w drzewie już zrobić. A planery, no w sumie z automatu, jeżeli będziesz miał do tego plany, to z automatu się samo zrobi. No mi się wydaje, że ogólnie, jeżeli wchodzimy już w system, który mamy... właśnie głównie shootery, w których mamy jakąś bardzo duży wpływ environmentu. No, ale nieważne, gdzie mamy bardzo ważne pozycjonowanie, environment i właśnie taki late reward. Czyli muszę gdzieś dojść, żeby było fajnie. I jeszcze najgorzej, że do tego jeszcze współpraca drużynowa, to tak, jest potrzebny jakiś system proceduralny. Nie wiem, czy konkretnie zawsze planer, czy... No właśnie, czy może... Logika rozmyta też może być na drzewach bardzo dobrze działać. Właśnie problem jest taki, że musimy wnioskować o environmencie, tak czy jak. I musimy mieć jakąś logikę, która nam będzie pomagała. To jest, w ogóle... Pójdźmy na nasze aktualne rzeczy, które teraz aktualnie bawimy, o których teraz myślimy, natomiast myślę, że to jest ogólnie otwarty temat jeszcze i bardzo ciekawy, natomiast myślę, że proszę, za daleko nie wejdziemy dzisiaj. Jeżeli mamy wyjść z punktu drugiego, to myślę, że możemy... Właśnie. Jeszcze my sobie powiem z punktu drugiego, panie. Ja się dobrze bawię. O kurde, skryptowanie temat rzeka. Skryptowanie. Tak, teraz dochodzimy do tych najfajniejszych rzeczy. Znaczy skryptowanie, ja tu pisałem ten punkt w moim... Właśnie. W moim mniemaniu skryptowanie to jest główne zło, kiedy AI w grach nie daje rady. Żartuję oczywiście, ale to jest ten problem, gdzie możesz sobie zbudować najlepsze, najfajniejsze, najmądrzejsze AI świata, ale czasem, jeżeli to jest gra liniowa czy tam półliniowa, designer powie, ale w tym momencie chcemy, żeby ten gość poszedł tutaj, bo to będzie wyglądało fajnie. A to ja na to hakowanie AI autonomiczne AI krzyczy, ale to jest bez sensu, bo on mnie wtedy zastrzeli, ale designer, ale ty masz tędy przejść, bo masz umrzeć, bo gracz się ma czuć, że jest badassem, tak? No pun intended. Po prostu to są konfliktujące ze sobą systemy i jeżeli buduje się system AI, który ma być
AI puszczane wolno być autonomiczne, jak i czasem ma być właśnie skryptowane, to system musi wziąć to pod uwagę, żeby te rzeczy po prostu się nawzajem nie psuły. W tak, ale ty mówisz o rzeczy... rozwiązanie, takie pierwsze, podstawowe, jest takie, że jest po prostu gałąź, prawda, która odpowiada za i która zwykle ma dynamicznie, że tak powiem, ładuje te requestowane akcje i ona, tak, pojawia się czasami problem z tym. Pojawia się mimo wszystko problem, że często chcielibyśmy nawet wówczas, czasami wykonując tą skryptowaną akcję, mieć trochę tej swojej własnej logiki. Czyli podążamy za kimś, ale dalej walczymy swoim stylem, dalej używamy swojej ironii, ale podążamy za kimś, prawda? Czyli to nie jest kompletne rozwiązanie, to o czym przed chwilą powiedziałem, ale jest podstawowym rozwiązaniem, które w dużym stopniu odpowiada na większość problemów. Znaczy Mieszko tam też wspominał, że skryptowanie może być problematyczne, jeżeli mamy zaawansowane systemy, takie, które mają dużą dozę autonomiczności. Natomiast jeżeli mamy skalę projektu bardzo małą i na przykład chcemy, żeby ta postać robiła kilka drobnych rzeczy i nie mamy tutaj programistów, których moglibyśmy rzucić na napisanie narzędzi, ani nie używamy Unreala, to właśnie skryptowanie może być bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem, no bo potrzebujemy zrobić kilka rzeczy i niech postać strzeli, niech zrobi parę kroków do przodu, niech coś tam jeszcze innego wykona i skrypty mogą być bardzo dobrym rozwiązaniem, więc to też nie powinniśmy być bardzo tolerancyjni, tak? I starajmy się nie dyskryminować skryptów tylko dlatego, że nie są zaawansowanym hyper. Ja się zgadzam, ja skryptów nie lubię, ale one są rzeczy, w których są niezastąpione, tak? Tak, są rzeczy... Co więcej, dużo prostych gier nawet nie potrzebuje tak naprawdę autonomicznego AI. Wystarczy, że jest przeciwnik, który przechodzi z punktu A do B, cały czas strzelają do przeciwnika. I to jest wszystko, czego ta gra potrzebuje, tak? Spełnia oczekiwania, spełnia. Jest tanie obliczeniowo, więc... bardzo proste do zrobienia. Jeżeli ktoś robi własną gierkę i naprawdę potrzebuje kilku prostych rzeczy, zwłaszcza na samym początku, kiedy to prototypuje, to się nie bać używać skryptów. Dopiero po tym, jeżeli się okaże, że trzeba zrobić coś więcej, to wtedy pobieramy Unreala i jedziemy z systemem Miecha. Dziękuję. Dobra, to nie wiem, ja myślę, że tej sieci. Myślę, że sieci możemy mówić. O sieci będą na pewno ciekawym tematem. A to jest taki bardzo catchy temat. Wszyscy uważają, że sieci neuronowe są rozwiązaniem problemu wszechświata. Tak. Już nie 42, po prostu sieci neuronowe. Znaczy, zależy które. Znaczy ogólnie chciałem powiedzieć o tym, że. No właśnie. Sieci neuronowe to jest taki. Mieszko się musi nie zgodzić, żeby dyskusja była. Nie, ale przecież ja w ten punkt wpisałem, tak. Ale nie szkodzi, ogólnie... Boże. A wpisałem, żeby się nie zgodzić, jasne. Ogólnie chodzi o to, że sieci neuronowe, przynajmniej w moim przypadku i kilku innych AI programistów, których w życiu poznałem, to jest, że jak oni idą do game devu, to o kurde, będą robić prawdziwe AI, nie? I wtedy sieci neuronowe, to jest ta pierwsza myśl, ewentualnie algorytm genetyczny, to jest druga. No tylko się okazuje, że sieci neuronowe tak naprawdę, no to jest, tak, jest taka czarna skrzynka. Tak, więc jak z definicji jest w game devie o tyle nieprzydatna, że jak coś się popsuje, to może tylko ręce rozłożyć. Ten punkt dodałem do listy przede wszystkim dlatego, że jednak są udane implementacje drzew w szypowanych projektach. Wiem o dwóch, pamiętam tylko jednego. Tak, sieci neuronowych, drzewa neuronowe? Sieci neuronowych. I ten, na przykład Planetary Annihilation, to jest, tam AI jest zbudowane właśnie na sieciach neuronowych. I jest szacun, bo to działa, tak? I jest na AIGameDev.com, jakby ktoś był zainteresowany bardziej AI-em, to tam to jest taka strona, na której jest masa informacji dobrych. To był masterclass z gościem, który właśnie zrobił Planetary Annihilation i mówi, jak tam trenował te sieci i tak dalej. Jest jeszcze ta druga gra, której nazwy nie pamiętam, to była gra zbudowana, jakiś chyba RTS, z normalnymi technologiami, ale sieci neuronowe były użyte do kontrolowania składów AI, takich drużyn 7-osobowych czy 10, że ogólnie to były normalne RTS, że czołgi, inne takie tam rzeczy i jednostkami kontrolnymi piechoty to były takie właśnie 7-10-osobowe zespoły i takim składem sterowała sieć neuronowa. Podejmowała decyzję, kiedy trzeba puszować, kiedy trzeba się cofać, kiedy strzelać i takie rzeczy. I to też działało. Nie pamiętam nazwy niestety. Bardzo fajnym tematem, jeżeli chodzi o sieci neuronowe, w moim przekonaniu, to jest uczenie się tych sieci i te wszystkie wzorce i paterny. Jakbyś mógł ktoś o tym powiedzieć? Znaczy z uczeniem się sieci neuronowych jest taki problem, że ciężko to zrobić w grze, w runtime. To są procesy offline'owe w sensie... Olbrzymie rzeczy tak naprawdę, duży problem jest właśnie taki, że w grach rzadko chcemy taką prawdziwą proceduralną autonomiczność.
jednak kurczę, zwykle chcemy wiedzieć, dlaczego AI działa tak, jak działa i chcemy mieć tym kontrolę. Tak, jeżeli mówiliśmy, że planery mogą być nieprzewidywalne, to sieci neuronowe to mogą być rząd wielkości bardziej nieprzewidywalne niż planery, więc to tam jeden kompletnie... Jeden rząd zależy, ile warstw ukrytych masz. 42. Nieskończenie bardziej nieprzewidywalne. Znaczy, chodzi o to, że tak, sieci neuronowe to jest takie narzędzie, które umożliwia wyciągnięcie zależności między danymi wejściowymi, to. Których my jako ludzie sobie nawet nie zdajemy sprawy, tak? Hmm. Które mogą wyjść dopiero z zestawu danych uczących, które my zebraliśmy z ludzi. Wychodzi, że tutaj jest korelacja między tymi dwoma wejściami, tak? Człowiek by w życiu na to nie padł, no ale z obliczeń tak wychodzi. Nawet jeżeli tej korelacji faktycznie nie ma, to w praktyce wychodzi, że jest. Że rzeczywiście z danych, które dostarczyliśmy sieci do nauki, jeszcze raz mówię, to się robi offline'owo, w runtime się tego nie da zrobić, bo jest po prostu bardzo dużo danych potrzebnych, żeby to było zrobione dobrze. Po prostu wychodzi, że taka korelacja jest. Bo to w sumie matematyczna teoria poza sieciami neuronowymi, to są bardzo proste narzędzia, ale matematyczna teoria używa i pochodnych, i rachunku prawdopodobieństwa, i ogólnie algebry liniowej. Także fajne jest, polecam. Taki fajny trening dla mózgu. Nice, nice, nice. Czy to znaczy, że punkt drugi za nami? No tak. Holy cow, okej. Okay. Dwa z ilu, z 11? Tak. Ale tak chyba my szacowaliśmy, że 3-4 zrobimy, tak szczerze, także nie, że mamy poślizg, tylko to jest poślizg planowany. Tak. Oczywiście, od razu chcieliśmy tak zrobić. Oczywiście, no, że to wszystko było w planie. Mieszko, teraz się nie zgadzasz. Nie, no co ty, gdzie w planie, no co ty? Dobrze. Dobrze, dobrze. Bardzo mi się planerze podoba. Planerze było wszystko i dlatego nie działa. Dobra, tutaj nic nie rozumiem. To panowie, jakbyście mi mogli jak na miedzy wytłumaczyć? Tricks. Smart triki. No. Smart triki, tak. Czyli będziemy nas mówili o małych rzeczach, które robią duże rzeczy. O. Tak, jeżeli nie wiecie, to na przykład lodówki potrafią myśleć, bronie potrafią myśleć. Wszystko potrafi myśleć w grze. Ławki też potrafią myśleć. Tak. Za ludzi na pewno potrafią myśleć. Na pewno lepiej niż nie jeden człowiek. No właśnie. Natomiast smart object jest o tyle takim ciężkim tematem, że każdy poza tym coś innego rozumie. Tak, dobrze, to może powiedzieć każdy z nas, co rozumie. Ja się wyłączam z tym, to wy. Bo ja to najczęściej rozumiem za tym obiekt, z którym jest związany jakaś czy akcja, ale tego, kto będzie je używał. I no właśnie. Przechowujemy chyba to samo. Przechowujący jakieś AI dla kogoś, kto będzie z tego obiektu korzystał. Czyli tak naprawdę przeniesienie części konfiguracji sztucznej inteligencji na warstwę z warstwy implementacji nie do zasobu sztucznej inteligencji danej postaci, tylko na poziom. Tak, mamy na każdy, znaczy poziom jest złożony z takich małych rzeczy, gdzie każda potrafi podjąć jakieś tam decyzje i to byłoby bardzo dobrze zrobione chyba w Halo. Ale poziom w sensie co, lokacja? W tym lokacja, sensie masz... tak. Masz AI rozproszone na całej lokacji. Czyli mówisz o inteligentnych przedmiotach. Tak. No. A, to w drugą stronę, to co innego. Ale... No tak, no, ale generalnie idea jest taka sama, tak? Widzicie, jak łatwo nic z tego nie zrozumieć. Ja się naprawdę staram. Podnosisz broń i ta broń na przykład rakietnica jakaś wie jak strzelać z rakietnicy, shotgun wie jak strzelać z shotguna, pistolet wie jak strzelać z pistoletu, więc jak jakaś postać w grze podnosi taką broń, to ta postać nie ma informacji o tym, jak używać każdej z broni. Ta broń ma informację i ta broń w momencie podniesienia podpina się do AI tej postaci, przekazuje jej wszystko, jak jej używać. Mówi, dobra, to żeby mnie teraz używać, to ty musisz nacisnąć spust, oddalić się na 10 metrów i na przykład obrócić lufę w górę. To może być przykład, tak? Ale... To ja inaczej zrozumiałem ten temat, bo to jest mówię, właśnie... szczególnie na przykład, że to jest temat, który ostatnio nawet... Radek podał bardzo taki barwny przykład, to ty teraz, Michał, podaj przykład. I w dużym gronie, i bardzo często jest tak, że rozmawiasz w dużym gronie i każdy o tym myśli. Mm. Ten smart jest tak nieokreślony, że każdy ma co innego na myśli, kiedy o tym mówi. To podaj przykład, Michał, podaj przykład jakiś, który definiuje smart object, bo Radek podał taki barwny przykład. Dla mnie na przykład bardzo fajnym przykładem smart object jest droga. Jest droga i w momencie, kiedy NPC jej używa, to idzie po drodze. Tak też można powiedzieć. Świetny przykład. Nie, dobra, to czekaj, bo ja powiem teraz jeszcze, co ja rozumiem. Bo
Moje rozumienie jest bardzo podobne do Michałowego. To jest dokładnie to, co zostało wprowadzone, użyte, bo to było pierwsze masowe użycie w tym, w Simsach pierwszych. W Simsach każda jedna rzecz, którą wstawiasz do domu, jest smart objectem. I teraz taki smart object to jest coś, co rozsyła informacje, mówi: ej, możesz mną zaspokoić głód, albo ej, na mnie możesz się przespać, albo ej, jestem do oglądania. I jeżeli AI jest zainteresowany czymś takim, to wyłapuje ten sygnał: o, to podejdę tutaj, żeby zaspokoić tą moją potrzebę. To jest konkretny przykład w Simsach. I teraz ciąg dalszy tej implementacji w Simsach, co było właśnie główną zaletą, że jest taka enkapsulacja, tak, że stawiasz lodówkę i lodówka mówi: ej, jak jesteś głodny, to tu możesz zaspokoić głód. Wtedy podchodzi NPC i wtedy mówi smart object lodówka, mówi: ej, jak chcesz mnie użyć, odegraj tą animację. No to odgrywa animację. Nie? No to teraz ja ci zmienię parametr. I to wszystko ta lodówka robi. I dlatego bardzo łatwo wszystkie Simsy mogły dodawać sobie różne paki z różnymi assetami, bo logika zupełnie nowych przedmiotów, które nigdy wcześniej nie były używane w grze, jest zawarta w tych przedmiotach. I to jest najbardziej prostszy, fundamentalny sposób na smart object. A ja bym wrócił na chwilę do tego, co Radek mówił, bo to też jest akurat ciekawa myśl. Nie, to jest. Tak, że AI jako takie wcale nie musi być specyficzne dla ludzi, postaci czy obiektów nawet. I ogólnie często jak już robimy taki fajny system AI, który jest od podejmowania jakiejś decyzji, to bardzo fajnie, żeby można ten system również wykorzystać do właśnie na przykład implementacji jakichś elementów, czy poziomu nawet, czy jakichś elementów wymagających większej logiki. Możemy sobie wyobrazić, nie wiem, biurowiec, w którym mamy system alarmów, w którym jak coś się stanie, to się windy blokuje, jak coś się stanie, to przyjeżdża policja. Tak, możemy to opisać tak naprawdę takim, jak już zrobiliśmy taki piękny edytor na przykład sztucznej inteligencji, żywkowy, prawda, w którym, który jest taki fajny i wszyscy umieją go używać, to możemy go pod taką sytuację podpiąć. I to taki był komentarz. Słuchajcie, czy któryś z was, nie wiem, klika palcami albo stół czymś uderza czy coś? Już nie. Mam cię. Dobra. Zdebugowałem, okej. Okay. Się napracowałeś, stary, naprawdę. Nie, słuchajcie, wydaje mi się, że smart object nie jesteśmy w stanie pokryć teraz tak, żeby każdy... Fajnie, że jakieś przykłady padły. Do mnie i droga, i rakietnica przemówiła. No i krzesło, lodówka, tak? Ogólnie to są takie rzeczy, które stawiasz na levelu i nie wymagają zmian w AI, żeby AI było w stanie je użyć. Tak, bo to samo coś wie, jak ma zostać użyte. Z ciekawych rzeczy to jest często dobry kierunek architektoniczny. Czy chcemy na przykład, bo na przykład zachowanie społeczności w grze. Teraz, czy chcemy, pytanie jest czasami, gdzie ustawiać to, jak społeczność się zachowuje. I czy ustawiamy to w każdym poszczególnym ludziku? Ty będziesz robił to i będziesz tu i będziesz robił to. Czy na przykład rzucamy go na jakieś miejsce czy jakąś rolę i on jest kontrolowany, że tak powiem, przez te swoje przeznaczenie. Tak? Czyli wówczas tak naprawdę ta logika sterująca NPC w dużym stopniu w tym momencie implementacja NPC jest prostsza, a duża część logiki jest z poziomu. A najprościej to, jak jesteś właśnie producentem, znaczy tym wydawcą i zespół zrobić ci takie smart objecty, bo możesz wtedy srać tymi DLC-kami, jak ci się podoba, jest mała szansa, że się rozpieprzy AI. No bo możemy dodawać dziesiątki różnych feature'ków. Tak, i wtedy leci w DLC paczka jakichś rzeczy i nie musimy się martwić, że ona coś rozwali, no bo to jest, ona nam nie wpływa, nie musimy modyfikować, żeby te DLC-ki dorabiać, nie musimy modyfikować AI w ogóle. Dodajemy nowe drzewa, jeżeli krzesło działa sensownie, to dorzucamy DLC, sprzedajemy za 8 euro. Dziękuję, do widzenia. Więc to jest bardzo dobre narzędzie, jeżeli mamy w planach DLC, które będzie dawało rzeczy. Tak właśnie Mieszko mówił o Simsach, że oni potem sprzedawali chyba 7 czy tam 8 jakichś dodatków. One były oparte właśnie dzięki temu smart objectowi, mogli to w miarę sprawnie realizować. Nie, dojdziemy do tematu modularności. Tam właśnie głównie wyjdzie to, gdzie, że bardzo istotne jest to, gdzie, jakie drzewa, jak one mają się ze sobą składać. Myślę, że tego jeszcze ci dojdzie. Inne takie. No jest mała szansa, bo to jest dalej w punkcie trzecim, ale... Okej. Okay. 3.4, ale jesteśmy 3.1. No, ale po drodze jeszcze mamy kaskadowe propagowanie zmiennych, chciałbym nadmienić. No właśnie, co to jest? No do właśnie, tej pory...
Do tej pory mówiliśmy o rzeczach prostych i zrozumiałych, a teraz dochodzimy do kaskadowego propagowania zmiennych. I generalnie pojęcie to oznacza pewne uproszczenie pracy, zmniejszenie ilości zasobów, które musielibyśmy wrzucić, żeby osiągnąć dany cel. Jeżeli na przykład mamy ludzika, który... mamy zachowanie pod tytułem strzelanie, tak? Ale różnią się różne bronie. I powiedzmy, że nie mamy systemu Smart Object, mamy te bronie, które się różnią, że shotgun, pistolet, rakietnica, nie wiem, co tam może być jeszcze, miotacz, kurczaków, cokolwiek. I mamy właśnie... To gdzieś było, jak kojarzę tak. Tak, nie, to tego ja... śmiechłem. Ale wracając do naszych kaskadowych propagowania zmiennych. To są różne zachowania, ponieważ w tych drzewach strzelania różniłoby się kilka nod, by się różniło. To może być na przykład 5% objętości całego drzewa. No ale musielibyśmy te drzewa zduplikować i te 5% zmienić. Wtedy mielibyśmy kilka różnych drzew, gdzie tak naprawdę różniłoby się parę procent zawartości. Żeby zrobić tak, żebyśmy mieli jedno drzewo, żeby było tylko strzelanie, to możemy sobie ustawić zmienną. I to będzie zmienna, która będzie ustawiona na dowolnym poziomie drzewa. I ta zmienna może zmieniać swoją wartość. I na przykład jako wartość możemy wpisać, jakiej używamy broni. I pod tym będziemy mieli gdzieś tam w odpowiednim miejscu drzewa, tam gdzie się te nody trzeba byłoby podmienić na unikalne. Mamy selektor, pod nim mamy dekoratory albo filtry, które definiują, jaka ta zmienna ma wartość i w zależności od tego odpalają odpowiednią część tego drzewa. I dzięki temu mamy sterowanie za pośrednictwem jednej zmiennej, mamy jedno drzewo i możemy tylko drobny kawałeczek zmieniać. To jest jedna rzecz. Ta kaskadowość polega na tym w tym rozwiązaniu, że ta zmienna jest widoczna tylko i wyłącznie poniżej poziomu jej deklaracji. Jeżeli zadeklarujemy na poziomie numer 4, to na poziomie 3, 2, 1 jej nie będzie. Nikt jej tam nie zobaczy. W sensie żaden node nie będzie miał do niej dostępu. Ale możemy też również od dołu odciąć do niej dostęp, na przykład jakimiś dekoratorami, że od tego momentu nie ma do niej dostępu, nic tam nie ma, żeby nam na przykład niżej nie bruździło, bo będziemy niżej używać jakichś innych zmiennych. Oprócz tego ona jest widoczna tylko dla swoich dzieci. Więc jeżeli mamy drzewo, gdzie na przykład po lewej stronie mamy jedną decyzję, po prawej stronie mamy drugą decyzję i my na tym lewym liściu użyjemy tej zmiennej, możemy ją na przykład pchnąć ze sceny do drzewa i ona tam zostanie użyta, to po prawej stronie drzewa ona będzie niewidoczna. Ona będzie widoczna tylko po lewej stronie i tylko dla tych swoich dzieci. Na tym polega kaskadowość tej zmiennej i ona właśnie propagowana w dół do momentu, aż stwierdzimy, że okej, to jest koniec. Dajemy filtr, ona zostaje, tak gdyby ta propagacja zostaje wstrzymana, może być wstrzymana czasowo, możemy ją przywrócić na przykład na poziomie numer 11, 20 czy jakimkolwiek innym, co nam daje bardzo duże elastyczność tego drzewa. Ono jest jedno. I to, dlaczego chcemy mieć jedno drzewo? No bo jeżeli na przykład wystąpi błąd, a mamy 15 duplikatów tego samego drzewa, to musimy w 15 miejscach ten błąd poprawić, a co gorsza sprawdzić, czy to rzeczywiście zostało naprawione. W tym momencie chłopaki z QA przychodzą i zaczynają nam składać różne groźby karalne. Żeby to się nie stało, to musimy opracować jedno drzewo. I dzięki właśnie temu zastosowaniu tych zmiennych możemy, designer wkłada sobie na scenie ludzika i mówi mu, jaką ona ma, jak tą zmienę będzie miała wartość. Może być to nawet wyjęte w postaci jakiegoś eleganckiego okienka, gdzie może sobie sterować tym. I on tam podaje na przykład tą jedną zmienną i dzięki temu mamy dla wielu rodzajów zachowań jedno dla wielu rodzajów zachowań jedno drzewo, i które sterowanie, które zmienia tylko kilka swoich nodów w zależności od tego, jak mamy wartość tej zmiennej. No i to oczywiście jest to dużo prostsze w pracy z takim drzewem, ale też wyjmujemy poza nawias wspólne części. Oczywiście, jeżeli mamy drzewo, gdzie się zmienia powyżej połowy nodów, na przykład 60% nodów jest inne, to musimy najprawdopodobniej napisać drugie drzewo, tak? Ale jeżeli nam się zmienia parę procent drzewa, to się zastanówmy nad tym, czy czasem nie warto zmodyfikować tego działania kaskadowo w zależności od tego, jaki chcemy uzyskać efekt. No więc w bardzo dużym skrócie tak to działa, jeżeli... To ja powiem, że to jest, znaczy dla mnie to jest akurat temat, może nie tyle rzeka, ale jest to jedna z najistotniejszych rzeczy przy całej jakby pracy nad systemem AI. Znaczy, nie mówię o kaskadowej, chyba doszliśmy teraz do core modularności, do tego, żebyśmy mogli reuse'ować zasoby, tak. Byśmy mogli reuse'ować zasoby i parametryzować je, że tak powiem. Nie wiem, czy teraz chcemy o tym rozmawiać, bo to właściwie... No tak, właściwie mamy zaraz potem modularna struktura drzew. Pięknie. Tak, to się pokrywa, to są tematy, które się pokrywają. Dobra, to ja może powiem tak. Dla mnie najistotniejszą rzeczą, jak mówiłem, dla mnie głównym wyzwaniem stojącym za systemem AI, a ja z systemem AI mówię teraz tylko o tym systemie decyzyjnym, nie mówię, że systemem AI jest
dla mnie nawigacja. Za tym samym AI, który podejmuje decyzje, jest jak zarządzać tymi małymi rzeczami. I tak naprawdę clue tego jest, jak umożliwić reuzowanie asetów, reuzowanie logiki, reuzowanie już zrobionych rzeczy. I tak naprawdę jak sobie pomyślimy sobie, znowu wracamy do tych naszych drzew pięknych, o jakimś wierzchołku. To czy to jest wierzchołek złożony czy prosty, to dla nas jest to po prostu zachowanie. Ten wierzchołek reprezentuje jakiś stan, jakieś zachowanie, jakąś czynność, którą NPC wykonuje. Ona może być bardzo złożona, to może właśnie mówię, cała walka, całe życie jego spokojne. Może na samym górze jest też wierzchołek, który może nazywać się na przykład mózgiem. Albo różnie go ludzie różnie nazywają, ale ogólnie wiesz. I teraz pytanie, czy czasami, skoro już możemy logicznie dla nas zbiór wierzchołków jest, zbiór wierzchołków, drzewo jest wierzchołkiem, to tak naprawdę moglibyśmy te wierzchołki zamknąć w jakimś pliku, prawda? I zrejusować później na równi z wbudowanymi wierzchołkami. Czyli w momencie, kiedy jakiś designer przygotuje być może już bardzo fajne drzewo, nie wiem, walki wręcz, takiej czy innej, to my może możemy później włożyć je do wielu różnych drzew i właśnie teraz pytanie, skoro normalne wierzchołki, takie atomowe, które przygotowuje koder, możemy w jakiś sposób parametryzować, czyli mamy jakieś, każdy wierzchołek ma zawsze jakieś tam propertisy, które możemy mu zmienić, prawda? To teraz czy możemy... Właściwości. O, pięknie, to tak będzie po polskiemu. Mieszko, no nie baw się kamerą. To teraz fajnie, jakbyśmy mogli dokładnie to samo, zrobić z tymi zasobami. Czyli sparametryzować je w jeden sposób. I to, co właśnie mówiłeś, Radek, to jest tak naprawdę odpowiedź na to. Znaczy, to jest sposób, jeden ze sposobów implementacji tej parametryzacji. Dla mnie akurat parametryzacja jest rzeczą, która zawsze mnie to najwięcej wydźwignie, to był do nas taki święty graal. Jak mówiłem, pierwszy iteracje z tym mówiliśmy bardzo szybko. I one już, tym designerzy już coś tam jechali i tak dalej, no to już, bo coś mi działało. Natomiast parametryzacja było czymś, na czym długo pracowaliśmy, żeby mieć efekt i ona faktycznie jest takim w ogóle kolejnym poziomem, jest kolejny poziom skomplikowania. Nagle się okazuje, że nie pracujemy nad samym zasobem, ale pracujemy nad tym, jak te zasoby łączyć ze sobą. Ale jednocześnie dostajemy dużo rzeczy w zamian. Dostajemy w zamian to, że mamy wiele osób może pracować nad zachowaniami jednej postaci. U nas zresztą, nie wiem, ja kojarzę na przykład nasze postacie w Wieśku, to nie ma jednej osoby w zespole, która by znała każdy element, ich drzewa zachowań. Było kilka osób, które przynajmniej o każdym mogły coś powiedzieć. Przynajmniej to jest coś, co ma robić. No właśnie. Którzy wiedzieli za dużo, że ich nie ma z nami. nie, są dalej. Są dalej, dalej. Ale już dalej. Nie wiedzą. Wiesz co, no, to wszystko rośnie, no. Wszystko rośnie i... No właśnie, znaczy nie wszyscy, każdy mógł pracować, każdy czuł, że ma kontrolę nad tym, co robi i to wszystko jakoś się działo ze mną. I clue tego to właśnie jest ta modularność, że możemy pracować nad różnymi zasobami, łączyć się. I kolejna rzecz, która jeden z takich właśnie kluczowych wymagań, które bardzo dużo wymaga później tej architektury, to właśnie jest parametryzacja. Ona faktycznie jest takim, jest dużo bardzo zmienia, znaczy możliwość jakby dobrania się do bebechów jakiegoś noda, tak naprawdę, no, jak sobie pomyślimy tak naprawdę, to drzewo jest jakimś zasobem, czyli czymś, co nie powinno się zmieniać w trakcie gry, prawda? Więc skoro możemy to parametryzować, to znaczy, że musimy mieć jakąś runtime'ową wersję, runtime'ową kopię node'a, albo runtime'owe przynajmniej buffer z jakimiś danymi, to różne są na pewno... No właśnie, no tak, na przykład, okej, okay, jest to jedna z opcji. No właśnie. Dobra. I także jest to coś, co jest dużym killerem dla architektury, ale uważam, że jest super ważne i to jest coś, co jest bardzo wspomniane. Ludzie, jak na przykład oglądam prezentacje odnośnie AI, to ludzie bardzo często się skupiają na tych procesach decyzyjnych, czy hierarchiczne maszyny stanów, czy właśnie czy te drzewa zachowań, czy takie,
tak naprawdę mi się wydaje, że to nie jest takie istotne. Że to tak, jest, teraz usłyszycie, że coś tego nie słyszycie na żadnym innym wykładzie, tylko tutaj. No ja jeszcze, tak. Ja słyszałem takie wykłady już o tym nawet, ale tak czy siak uważam, że to jest temat, który jest totalnie nie, totalnie pomijalny, a jest super mega istotny. Jest dobra, pomijalny czy teraz... pomijany? Bo nie wiem, czy cię dobrze usłyszałem, Michał. Pomijany, nie pomijalny, tak? Nie wiem, czy dobrze usłyszałem. Pomijany. Jednej drogi. Pomijany, tak. Nie, właśnie nie jest. Pomijany, nie pomijany, wiem. No. Dobra, to teraz ja. No. Nie zgadzasz się. TKM, teraz mieszka. No dobra, teraz się masz nie zgodzić, no. To tak, mam w skrypcie napisane nawet. Widzowie tego nie widzą, ale to jest napisane, kto kiedy ma się nie zgodzić, więc... Dobra, czyli teraz mamy kolej, żeby się nie zgodzić. No i ja się nie zgadzam, no. Ja się zupełnie nie zgadzam. Dobrze, czyli tak, te kaskadowe propagowanie zmiennych i parametryzowanie nodów, to są w sumie tematy blisko związane ze sobą. Te kaskadowe propagowanie zmiennych, bardzo tak wysokolotnie nazwane, to nazwa po prostu lokalne zmienne, one są lokalne dla poddrzewa. To, że można je potem przesłonić, to już moim zdaniem jest overkill i zbędny feature, ale może macie jakieś use case'y, że przesłonić to jeszcze pół biedy, ale że można je potem odsłonić, to już jest w ogóle mind blown. W ogóle... Może jakie mamy rzeczy, może wiesz? Bo my na przykład często robimy takie rzeczy, że mamy meta wierzchołki, czyli mamy wierzchołki, które kontrolują proces tworzenia drzewa. Czyli mamy generatory takie. Na przykładu mamy ifa takiego, wierzchołek, który się nazywa if i if coś tam, if jakiś parametr, to wyspanuj to pod drzewo, a jeśli nie, to wyspanuj to pod drzewo. Takie buty. No dobra, to u nas to działa trochę inaczej. W sensie, całość tego tej systemu parametrów ma olbrzymi wpływ na architekturę systemu AI, ale dla nas kluczowe. W każdym razie te lokalne zmienne to jest coś, co chcemy dodać. Mamy je na tym w backlogu, czyli za jakieś 2 lata pewnie zrobimy. No wiesz, jest 2 programistów, którzy pracują przy silniku, Fortnite i Paragonie, nie? Więc tego. Fortnite macie chyba bardzo mocny zespół. No, obaj jesteśmy bardzo mocni. Ten drugi to Łukasz Furman. Jakby co, to może Łukasza Furmana chcecie na następny ten. On jest o wiele spokojniejszy, cichy. Nie, to nie, to absolutnie. W każdym razie, te lokalne zmiany to jest coś, co chcemy dodać, bo właśnie my w naszej implementacji drzew tak naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy jest parametryzowanych. Parametryzacja w tym momencie jest realizowana za pomocą właśnie behavior tree, które mocno wspieramy i zalecamy, żeby do BT ludzie mieli Blackboard stowarzyszony i wtedy w sumie większość naszych tasków, czyli nodów, liści, drzewa, które... No że... Znaczy Blackboard, no... To jest w tym... Najpierw przyjmijmy, że to jest zbiór parametrów. To możemy wyciągać dane właśnie z Blackboarda i używać ich jako parametry ruchu, czyli na przykład docelowa lokalizacja, do której mam iść, albo w Blackboardzie może być zasięg, na który mam się zbliżyć, albo umiejętność, którą mam użyć, kiedy gdzieś tam dojdę. I te wszystkie rzeczy mogą być wyciągane z Blackboarda. Gdybyśmy mieli lokalne zmienne, to w wielu przypadkach te lokalne zmienne byśmy do tego używali. W tym momencie tego nie mamy, więc wprowadzamy takie tymczasowe zmienne do Blackboarda. Każdy sobie może dodać, co tam chce. Na przykład current destination. No i mamy node, który wpisuje do current destination, gdzie masz iść, a potem drugi node z tego current destination wyczytuje. A dobra, to mam tam iść. No i teraz Blackboard to jest nasza taka struktura, którą sobie zrobiliśmy specjalnie w taki sposób, żeby łatwo było ustawiać w niej dane z dowolnego systemu i żeby sam Blackboard mógł łatwo powiadamiać wszystkich zainteresowanych o zmianach w sobie. To jest właśnie nasz główny mechanizm do zdarzeniowego kontrolowania drzew, czyli mamy sobie pod drzewo, które ma warunek, że to tutaj jest walka, czyli wchodzisz jak masz przeciwnika. No ale nie ma przeciwnika, dobra, drzewo idzie gdzie indziej, coś tam wykonuje, ale oznaczamy ten warunek jako taki obserwowany. Jak tylko w Blackboardzie ustawimy przeciwnika, drzewo całe się przeliczy i rozpatrzy to pod drzewo, w którym realizujemy akcję wobec jakiegoś tam przeciwnika. To jest jedna rzecz a propos właśnie łączenia waszych 2 tematów. A drugie, mamy node w drzewie, który umożliwia dynamiczne, albo nawet nie dynamiczne, podpięcie drzewa. Czyli to jest taki node, który, a tutaj jest zachowanie dłubania w nosie. I teraz każdy przeciwnik może mieć różne BT dłubania w nosie i w runtime ono będzie tam wpięte. Także to jest zamiast właśnie spawnowania drzewa dla przeciwnika, gdzie jest if i mówi, że jeżeli to wyspawnuj z takim podrzewem albo z takim, i po prostu reuzujemy to samo drzewo dla wszystkich, którzy chcą je używać i to jest dosłownie reuzowanie, bo to jest jedna kopia w pamięci i tylko ta jedna instancja, gdzie to jest specjalne pod drzewo dla tego konkretnego gościa, to jest instancjonowane.
a i tak jest instancjowany tylko node, który kontroluje wykonanie tego poddrzewa, a nie całe to poddrzewo. Także uff, nagadałem się. Tak, jeszcze odnośnie Blackboarda, bo tu właśnie Mieszko wspomniał o takiej idei. Tak, o idei Blackboarda, ale co? To... Jak w burze jedziemy, kolejny punkt, stary. Czwarty? Nie, my to jeszcze możemy pojadać. My jesteśmy na 3.2 aktualnie. Tak. Więc, no, więc... Łamane przez 3, łamane przez 4. Tak. Właśnie, też już tego jeszcze, no właśnie. A propos Blackboarda, bo tu właśnie Mieszko wspomniał o Blackboardzie, a nie było mówiona idea Blackboarda. To jest najważniejszy element praktycznie każdego AI. Trochę tam gdzieś nam to umknęło. Mianowicie Blackboard, w bardzo dużym skrócie, to jest taka pula informacji, które drzewo potrzebuje po prostu przechować. Na przykład, no tutaj, tutaj był wspomniany przykład, gdzie ludzie musi dojść z punktu A do punktu B, no to musimy pamiętać ten cel, ten nasz target. No i on musi, i on właśnie może być przechowany w Blackboardzie pomiędzy, żeby to, ta informacja nam nie umknęła pomiędzy różnymi ewaluacjami tego drzewa. To drzewo może być ewaluowane, czy to zdarzeniowo, czy co ileś tam milisekund, no ale generalnie musimy przechowywać takie rzeczy, na przykład jeżeli mamy agro, jeżeli jako bot mamy agro na gracza, to musimy pamiętać tak, że mamy agro i warto pamiętać, że mamy agro na jakiego gracza, tak, no bo graczy może być kilku, jeżeli to jest multiplayer. Więc właśnie te wszystkie rzeczy są przechowywane w Blackboardzie i drzewa, i czy tam maszyny stanów, czy planery, czy jakiekolwiek inne struktury mogą sobie wyciągać informacje i zaglądać tam po prostu. No dlatego też bardzo ważna jest ta hermetyzacja tej informacji. No to, ten temat się pokrywa z innymi tematami, o których tu mówiliśmy, czyli dostępności tych zmiennych, żeby nam na przykład, jeżeli to jest kwestia tego, czy designer ma dobrą konwencję używania zmiennych, bo jeżeli na przykład będą używane w nieodpowiednim momencie, to się może zdarzyć tak, że zmienna odpowiedzialna za jedno zachowanie w innym zachowaniu może zostać zmodyfikowana i w tym momencie to drzewo może wpaść w nienormalne zachowanie i to może skutkować błędami takimi takimi błędami najgorszego typu, czyli randomowymi raz na jakiś czas, bo jak się spieprzy drzewo tak, że wszystko nam się sypie, to od razu widać, że jest błąd. Gorzej, jak ten błąd się zdarza raz na 1000 razy i trzeba znaleźć ścieżkę dostępu do tego błędu. To jest wtedy siermięga i taki koszmar QA-owania. Wtedy tak, dobre narzędzie tak, debugowe, o tym jeszcze pogadamy. Ja się nie zgodzę, że Blackboard, najważniejszy w AI. Nawet on tak naprawdę na samym początku, jak się z tego korzysta, to tak pachnie takim wielkim hakiem, że fajnie to AI, ale nie mogę dwóch nodów jakoś połączyć i nie mogę im dać. Natomiast tak, my stosowaliśmy, w Wiedźminie trzecim mamy coś, co w sumie w bebechach to jest właściwie a la Blackboard. My to nazywamy tak inaczej, nazywam to Variable Storage, tak to nazwaliśmy. I jedna różnica jest taka, że trzymam tam dowolne dane. W sumie wychodzi to samo. My zawsze nigdy nie referencjonujemy sobie Blackboarda i go pobieramy w aktualizacji te rzeczy z niego, tylko zwykle leniwie tworzymy dane, podając jakiś kontekst, w jaki sposób będą zainicjalizowane na tworzeniu, na przykład na inicjalizowaniu drzewa, czy na inicjalizowaniu wierzchołka najczęściej. I później już trzymamy bezpieczny wskaźnik tych danych. Natomiast w praktyce działa to mniej więcej jak Blackboard. Natomiast na przykład teraz, jakbyś z kolejnym iteracją tego systemu AI, przechodzimy bardziej na coś, co w sumie podchodzi pod wasze zmienne lokalne, czyli ale nie mówimy, to nie jest dla nas rozwiązanie do parametryzacji, to jest coś innego. Znaczy, to jest dla nas mechanizm właśnie rozmawiania z sobą nodów, czyli wierzchołki. Wchodzimy teraz zaraz na optymalizację, wiesz, tak przyspieszamy tą kurzę, że po prostu zaraz przejdziemy całą tą, w ciągu jednej wypowiedzi załatwimy 4 punkty. Sorry, dla mnie prędkość przeskoczyła cena sekundy jakieś 2 lata temu mniej więcej. Znaczy przyspieszenie, chciałem powiedzieć, cena sekundy. Tak, właśnie, ale samo wiesz, same te punkciki po prostu lecimy, jeden zahacza drugi, to jest ten problem, że z tymi trikami jeden trik ciągnie drugi, ale... Ale to w każdym odcinku to jest, to nie musisz się, Michał, wiesz, w ogóle, każdy odcinek ma to, także te, no, tak, tak zawsze się zahacza o inne tematy. No więc u nas te zmienne lokalne, jest coś podobnego, czyli tak naprawdę nody potrafią posiadać jakąś wspólny mały kawałeczek pamięci, w którym sobie rozmawiają. I to jest, działa w ten sposób, że tak, jakiś node na jakimś poziomie tworzy pewną zmienną i inne poniżej niego mogą z niej korzystać. Ale jest u nas mechanizm komunikacji, nie parametryzacji. Parametryzację
załatwiamy inaczej. No dobra. Gdzie jesteśmy? Co jeszcze musimy zrobić? No ja jestem ostatnią osobą, która odpowie na to pytanie. No teraz ja siebie na maszynach stanów aktualnie. 2.1. Helmetyzacja informacji, komunikacja z backboardem, modularna struktura. To było, tak. Teraz agenty. Zacznijmy od agentów. To o czym mówiłeś też między innymi. Mhm. To Mieszko właśnie przed chwilą uszedł, że u nich oparta jest obległość. Oparta jest o eventy, czyli wierzchołki potrafią rejestrować się na odsłuch eventów i na odsłuchu eventów, to co jest istotne, potrafią wpływać na proces decyzyjny, czyli potrafią odezwać się do swoich rodziców i powiedzieć, ej, przeliczcie się, bo ja będę chciał zareagować, że tak powiem. Ale... ale tak u nas to wygląda. Tak, to jest sposób na unikanie takiego ciągłej ewaluacji drzewa. Jeżeli nie chcemy, żeby to drzewo się ciągle tikało, to... Jest to część optymalizacji, po pierwsze. Tak, zamrażamy je. Ale czasami jest to też pewien taki naturalny proces. Na przykład rzadkie ponawianie procesów decyzyjnych często daje taki naturalny rezultat, że w momencie, kiedy nie wymagamy, po zmianie warunków, nie wymagamy reewaluacji, tylko czekamy, aż ona sama się, powiedzmy, zadzieje po jakimś czasie, to wówczas jest tam takie naturalne opóźnienie, że ja reaguję z takim... Tak. Ludzkim opóźnieniem. Czy... Tak, warto pamiętać, że człowiek ma opóźnienie od 150 do 200 milisekund, czyli jeżeli się jakiś bodziec na monitorze pojawi, to gracz reaguje około 150 milisekund. Też jest dobra rzecz o tym pomyśleć, jak już się myśli o tym systemie tej reewaluacji, czy tam tych bodźców, to żeby pomyśleć o tym, jak teraz z opóźnieniem, już na samym początku sobie uprościć to, żeby już tak z opóźnieniem reagować na te bodźce. Żeby AI naśladowało człowieka, bo jeżeli jakiś ludzik na przykład strzela w gracza w momencie, w tym samym tiku, w którym go zobaczy, no to jest nienaturalne, tak? Zazwyczaj potrzebuje 200-300 milisekund na to, żeby przymierzyć, żeby coś zrobić. No i symulacja tego może zupełnie naturalnie wyniknąć z systemu implementacji, tak? Że mamy zdarzenie, które na przykład uruchamia to drzewo ileś tam milisekund dopiero po... Kolejny mały element, który na końcu spowoduje, że to wszystko będzie bardziej wiarygodne. Tak samo no, to się przyczyni do tego, że NPC nie będą tak bardzo zsynchronizowani, że no, to jest naturalne. Czyli z tymi opóźnieniami to rzeczywiście jest prawda, że naturalne dodanie opóźnienia jest fajnym pomysłem, ale oczywiście... To też może wprowadzić pewne ciekawe błędy, bo mamy sobie zachowanie, tak? Jestem sobie w zachowaniu idle, nie ma przeciwnika. Nagle, mam przeciwnika, no to ja sobie coś za chwilę zrobię, ale zanim ja to coś zaplanowanego, związanego z przeciwnikiem zrobię, stało się coś jeszcze innego, co wymaga jeszcze innego zachowania. No i wtedy już zaczynają się problemy. To się zdarza. Pomiędzy, tak, no. Ale ludzie też się normalnie mylą, więc można powiedzieć, że to jest feature. Ale jak AI się myli, to ludzie są bezlitośni niestety. No to niestety. To przecież żaden człowiek by tak nie zrobił, tak? A tyle razy mam, idziesz do kuchni, idzie człowiek, idziesz z nim w tą samą stronę, w tą samą... Ale wiesz co, ale Mieszko, skoro... To AI zrobiło, to... Właśnie chcę myślałem, właśnie czy... No, tak, Mieszko, ale skoro już mówisz o reakcjach takich typowych klientów, to ja cię pocieszę. To nigdy im się w głowie nie rodzi, ale jaki programista AI to zaskryptował, czy tam zaprogramował, tylko zawsze się rodzi, czemu testerzy tego nie wyłapali? Także wy jesteście czyści, chłopaki. Oczywiście, że tak. No ja nie wiem. Znaczy, ja myślę, że to jest to, co śmierdzi w byciu programistą AI, że nam się zawsze dostaje, nawet jak są brzydkie animacje. Tak, ja osobiście się przekonałem, że jeżeli na przykład się spieprzy, powiedzmy system animacji strzela asercję, które powoduje w nodzie drzewa przerwanie wykonywania na poziomie odpala animację, to przychodzą zawsze do ciebie tak, dlaczego to AI się głupio zachowuje? Ty nic nie robisz od miesiąca przed tym AI, ty nie wiesz, co się tam dzieje do cholery. Dlaczego tak się ma dziać? Nie wiesz. Dopiero wtedy debagujesz i mówisz, jakiś grafik, artysta... Spec od wszystkiego. No, ja powiem na przykład, akurat to już... Animacja, która rozwala... W Harlicecie mieliśmy jednego wroga i on ogólnie taki, tak, no, nie rzucał na kolana. Bardzo słabo dawał radę. Takie humanoidalne roboty, które, no tak, jakoś tak, czegoś takiego brakowało. I szczerze mówiąc, okazuje się, że one po prostu się tak... Przerzucono te same zachowania w nowej grze na ludzkich przeciwników, którzy mieli... Byli inaczej zanimowani i tak dalej, to po prostu wszystko działało. Wszystko się działo, okazało się, że problem był z tym, że oni skakali jak kurczaki, mimo że mieli być humanoidalni. Także, no właśnie, to jest dokładnie. Tak to ja. No dobra, jedziemy dalej. 3-6, czy nie?
Słyszałeś Hivemind? Hivemind, brzmi zajebiście, przypomina mi bossa z Dead Space. Dobra, to powiedzcie, co mieliście na tym na myśli, a ja później... Ja miałem na myśli StarCrafta 2, taka propos. Jest taka zerg, zergów, no mówimy o, teraz mówimy o zergach, tak a propos, będziemy omawiać teraz StarCrafta 2, jeżeli ktoś... W wielu grach w ogóle i w wielu tworach fantasy science fiction Hivemind został użyty, także szczególnie science fiction, także może przejdźmy do programowania sztucznej inteligencji. Znaczy pytanie jest może inne w takim razie. Czy pisać AI z poziomu agenta, czy myśleć tak, jak myśli ten jeden mały człowiek, czy kontrolować go z góry? Czy powinien być jakiś magiczny system, który zarządza nimi wszystkimi naraz? No właśnie. To wspomniał mi się potem. Czy ten... ta postać to całkowity idiota. Mam ją grać z góry czy przez siebie? Jak idiota, to przez siebie. postać czy grać przez siebie? No. Tak. Bo dla mnie osobiście przemyślenie jest może takie, że dla mnie osobiście, że najfajniejsze jaj pisze się, najłatwiej się nad nim myśli, je tworzy dla mnie, kiedy tworzymy je naturalnie z tej perspektywy, z takiej realistycznej. Czyli jeżeli programujemy, jak ma się, czy implementujemy jakiegoś przeciwnika, to piszemy to z jego perspektywy. Ale z drugiej strony, jeśli mamy oddział żołnierzy, to ciężko będzie im się dogadać bez czegoś nad nimi, prawda? Czyli taktyka oddziału, to być może jest jakiś inny byt, który tak jest takim high-mindem. No, to. Rzekłeś. Było pytanie, słuchajcie, na czacie jakieś 17 godzin temu. Ktoś pytał, czym się AI w shooterach, które tu non-stop przywołujemy różnie od RTS-ów. Nie wiem, czy nie zahaczyłeś o ten temat. Wszystkim. Nie, właśnie mało rzeczy jest podobnych. Ale to, co powiedziałeś, teraz, przypomniało teraz mi to pytanie. Coraz bardziej, teraz RTS-y są coraz bardziej... coraz bardziej mają te same jakości, że tak powiem, tych symulacji, zastawiając też pewnymi rzeczami to one się przybliżają, ale tam ono musi być skuteczne, musi grać z przeciwnikiem, także musi być zupełnie inną rzecz, co możesz uzyskać. Jeżeli chodzi o rodzaje AI, to mam główny podział na dwie grupy. Jedno to jest character-based AI, czy character-based game. I to są wszystkie RPG, wszystkie shootery, wszystkie TPS-y, wszystkie FPS-y, gdzie AI zajmuje się udawaniem postaci, tak? Że jestem sobie człowieczkiem, potworkiem, czy kimś tam i ja się ruszam, ja strzelam, ja uciekam, ja umieram i takie tam rzeczy. To jest character-based AI. A wszystkie strategiczne rzeczy to jest zupełnie inna kategoria AI. Jeżeli chodzi o technologię AI, to jest bardzo mało części wspólnych tak naprawdę między innymi. Te strategiczne AI, no to jest przede wszystkim alokacja resursów. Skuteczność. Alokacja resursów to jest pierwsza rzecz. Potem wymyślanie tych produkcyjnych rzeczy, ale to też jest alokacja resursów. To jest alokacja resursów na różne sposoby. A potem jak już ma się armię, wysyłanie jej tu czy tam, te decyzje też są w inny sposób podejmowane, bo się w inny sposób ewaluuje wartość różnych miejsc na mapie. I tak dalej, i tak dalej. Drzewa podobno. Chociaż nie wiem, bo nigdy na tym nie pracowałem. No właśnie. Część na pewno da się zrobić na drzewach, bo drzewa są właśnie taką super technologią, która jest bardzo wyrażalna. Może dużo rzeczy wyrazić w niej, naprawdę dużo różnych rodzajów AI. Ale jeżeli chodzi o rodzaje AI, no to naprawdę jest mało części wspólnych między character-based AI a strategicznym czy tam taktycznym AI. Rzekłem. Dobra. Pięknie, to po prostu teraz jesteśmy na punkcie 4 i właśnie minęły... 2 godziny. To dopiero my się rozkręcamy. 2 godziny to... czasu rzeczywistego minęło. No dobra. To możesz na przykład, Tomku, przyspieszyć na przykład audycję raz 1.2, może dalej się będzie nas dało słychać i kanał YouTube już miałby w 1,5 godziny nas i moglibyśmy jeszcze pół godziny opowiadać. Będziemy takimi śmiesznymi głosikami mówić, jak on nas przyspieszy. Chippy Dale, tak? To wiesz co? Wiesz co, Michał? Wiesz co? To nie. Nie lubisz Chippy Dale? W takim razie zbliżamy się do tego. Do mięska. Do finału. Nie, no bo jeżeli chodzi o ten punkt 4, to jest, panie, no to jest cała audycja. Taki punkt 4. Bo to są, wiesz, 4 punkty na tej liście. Dobra, chodźmy. Każdy to potężny system.
Słuchajcie, to zróbmy tak. Jeszcze można, następne cztery można dodać spokojnie w trakcie gadania. Guys. To ja proponuję zrobić tak. Pogadajmy o tym punkcie czwartym. Naprawdę? Jak będzie... Ja lubię liczbę cztery. Jeżeli... Do dwa do drugiej. Nawet gdyby to miał być ostatni punkt dzisiejszego odcinka, a jeżeli się okaże, że skończymy go przed trzecią w nocy i jeszcze na przykład będziemy mieli ochotę chociaż 10 minut porozmawiać, to przejdziemy do punktu, o który już milion razy ludzie na czacie pytali, czyli kiedy wreszcie ten AI przejmie świat? To ludzie pytają takie rzeczy? Tak. Nie muszę doczekać. To chyba rzekasz, bo ja bym go tak 12, nie wchodził, bo nie wyjdziemy. Ale mówisz o punkcie czwartym? No, to dobrze, to minie punkt czwarty. To inaczej, powiedzmy tak, Tomasz, no tak, za ile chciałbyś skończyć? O, właśnie. Wydaje mi się, że dłużej niż od 3 godzin to już się zaczyna hardcore, tak jak z tatuażem jest mniej więcej. Od 3 godzin już nie ma takiego mocnego, co by płakać nie zaczął. I proponuję, żebyśmy zrobili tak, żeby ten odcinek celować jeszcze w pół godziny, a z backupem do godziny. Co to, żeby dwie pierwsze literki punktu 4.1 mówić. My a. No. Tak, pół godziny zdążymy. Nie, słuchajcie, ale chłopaki, nie, bo to, ale to nie róbmy meta dyskusji o dyskusji. Czy pomijamy punkt czwarty i zostawimy go na dogrywkę? Może to jest dobry pomysł. Zostawmy, bo to jak zaczniemy, to pewne rzeczy będą automatycznie przechodziły, no. Będą się wiązać ze sobą i tak dalej, więc nie ma co zaczynać, żeby nie skończyć. A ludzie będą teraz wiedzieć, o czym będzie odcinek, to będzie fajnie, to będzie fajnie. Właśnie. Dobra, to co, jak myślą Battle of the Year, czy nie? Boty w sensie. Tak, boty. To możemy, no, chociaż nie mamy dużego doświadczenia, czy ja dopiero mam. O, Bonzaj mi na Skype napisał, żeby nie wchodzić do czwartego punktu, bo tam smoki mieszkają. Dobra, słuchajcie. Nie, takie ale smoki, że to może inaczej, chłopaki, z pozostałych punktów wybierzcie jeden, który jest dla was najprzyjemniejszy. A to może niech widzowie wybiorą, o czym mamy mówić. Widzowie, to czekajcie, jak myślą. A widzowie nie mają jakiejś obsuwy 40 sekund czy coś? No, ale zanim przeczytam, to akurat będzie. Jak myślą boty? Optymalizacja, debugowanie, akademickie AI versus growe AI. Czy grozi nam Armageddon? Ja już czuję, że to jest fajne. Nawigacja jest jeszcze dodatkowym tematem. Dokładnie, widzę, że jest jeszcze nawigacja. Tak. Tak, to powinniśmy przesunąć jeszcze na piąty punkt. I do poczytania. Do poczytania może przejdźmy. Wszyscy wymyją książki. Nie, no poczekajcie, ale dajmy. Ja mam tutaj kilka książek, jakby co. No ja mogę wam poczytać. Nie, no to na poczytać. Moim zdaniem fajnie by było. Dajmy jeszcze parę sekund ludziom. Ale patrzcie, mam nawet coś takiego. To jest a propos akademickiego AI. Ha! Tam nie tylko growe. Żeby nie było. Jak dorosnę, będę prawdziwym programistą AI, nie tylko w grach. Poczekaj, patrzę tutaj. Wiesz co, najwięcej na razie widzę akademickie AI versus growe, punkt 8. A, bo to jest tak na czasie, że teraz Google ograł tego misia światła. To raz, a po drugie kwestia targetu naszej audycji też na pewno ma tu znaczenie. W sensie, że więcej akademików, czy że studenci? No nie, studenci studentami, ale też kwestia tego, że przechodzisz... Student też człowiek, ej. Wiesz, granica pomiędzy game devem teoretycznym, a takim, który naprawdę już zaczyna robić, jest duża. Jeśli chodzi o te akademickie, to ja może powiem tylko, że tak, ja byłem na studiach... Wchodzimy w ten temat, tak? Tak, wybieramy go. Dobra, klepnięta. Dobra, ja tylko powiem, że na uczelni miałem dużo takich różnych gry, tam teoria gier i tak dalej i właściwie wszystko się sprowadzało do tego, jak napisać bota grającego w szachy. Szachy? To było bardzo ciekawe. Znaczy, mówimy oczywiście na samym początku to zawsze było te alfabeta i tak naprawdę pisanie programu, który patrzy na gra w gry, na tak głęboko, jak tylko się da, jak tylko moc obliczeniowej wystarczy i stara się przewidzieć, ile tylko ruchów może do przodu, później sobie szacuje i jakbyś... A potem przyszło Monte Carlo i pochowało wszystkie inne algorytmy. Tak. Znaczy nie do końca właśnie, bo Monte Carlo działa tylko... Znaczy on działa do pewnych... Nie, do pewnych gier, że tak powiem. Sam miałem przyjemność kiedyś implementować coś takiego.
To było. To chyba MCB się nazywa, czy MCT? MCTS. Takie Monte Carlo, które buduje jednocześnie drzewo gry i do ruchu wybiera gałąź na podstawie takiej bardzo fajnej tożsamości matematycznej. Stara się eksplorować tę drogę, która znajdzie ci. Było bardzo fajne, bo akurat tak. To jest coś ciekawe, to implementowałem właśnie. Sam miałem przyjemność, to była ostatnia rzecz, którą robiłem. Na uczelni to było już jak skończyliśmy Wiedźmina pierwszego, bo przy Wiedźminie pierwszym pracowałem jeszcze jako student, jak skończyliśmy Wiedźmina pierwszego, miałem krótki urlop i wtedy to była jedna rzecz, którą musiałem zaliczyć. Był inny czas na uczelni. No właśnie, i pisałem właśnie taki algorytm, który grał w Ho, taką grę. Czyli takie Go, tylko w heksagonalnej planszy. Aha. I powiem wam, że ten algorytm Monte Carlo wówczas, ta gra jest, mimo wszystko, że taka niewielka różnica, to jednak się okazuje, jest dużo prostsza. To ten algorytm, który wówczas można było napisać, no ja nie miałem z nim szans. No, może nie byłem mistrzem w tą grę, prawda, pierwszy raz z nią grałem, ale no, tam miałem ten jakoś tam, prawda, no, starałem się. I co jest najfajniejsze w tych algorytm Monte Carlo jeszcze, takie rzeczy, one fajnie łączyły takie ludzkie cechy. Czyli po pierwsze, że one mogą przegapić, że tak powiem, tą ścieżkę wygrywającą czasami, tak. Prawda, jeśli jest kiepsko zeksplorowana, ale z drugiej strony grają w taki naturalny sposób. Patrzą, przewidują najbardziej prawdopodobne ruchy, a jednocześnie on na przykład jeszcze miał to fajne, to Monte Carlo z drzewem jest takie, że ono tak naprawdę tworzy drzewo gry, tylko tworzy najbardziej prawdopodobne drzewo gry. I jak później idzie partia, to on się rozpędza, czyli on prawdopodobnie on wybiera jeden ruch, prawda? Ty wybierasz jakiś inny ruch i prawdopodobnie ten ruch ma już w swoim drzewie, więc ta gałąź jest dla niego całkiem nieźle wyeksplorowana. Także jedyny sposób, żeby. Później na przykład na tych zajęciach później miałem. Ja zaimplementowałem tam kilka tych algorytmów, tam jeszcze był jakiś turniej i ogólnie tych algorytmów, którzy zaimplementowali studenci. I ogólnie dla mnie w tym graczu na przykład jego jedynym sposobem dla takich prostszych na przykład algorytmów, żeby go pokonać, był to, że on na samym początku potrzebował chwili, żeby się rozpędzić, prawda? Że na początku ta plansza była mniej wyeksplorowana, miał mniej playflow niż na przykład taki czysty Monte Carlo, który tylko robi totalnie randomowe ruchy i byłem zaszokowany jakością tego. A co to tak. Jest ten, dlaczego Monte Carlo algorytm, tak żeście w ogóle powiedzieli, wszyscy wiedzą. Tak, właśnie, przepraszam. To hermetyczne hasło. Ja mogę przywodzić frakcji naszych widzów, którzy Monte nie wiedzą, Carlo to jest. To jest tego toru w Monte Carlo. Czyli no chodzi tak, o to, że my tak naprawdę nie myślimy za dużo. My robimy totalnie, takie podstawowe Monte Carlo polega na tym, że robimy totalnie randomowy playthrough. Ja. Czyli bierzemy sobie stan świata, stan naszej gry i robimy losowe ruchy. Każdy robi losowe ruchy, aż skończymy. Dlatego to jest takie fajne do tetrimistycznych gier, które zawsze się kończą. Nieprawda. No to jest takie podstawowe Monte Carlo. Tak. I później mamy coraz więcej tych ruchów. No dobra, no to jakie ty Monte Carlo znasz? Ja znam takie. Monte Carlo jest takie, że jesteś sobie w jakimś stanie gry. No. Robisz sobie wejście dla każdego możliwego swojego ruchu, tak? I teraz z tego swojego ruchu rozgrywasz losową partię aż do końca gry. Tak. Losowo. I tak 1000 takich losowych partii. Tak, dokładnie. I patrzysz, jakie jest prawdopodobieństwo wygrania. W sensie, jaki procent tych gier losowych do końca rozegranych dla każdego z twoich możliwych ruchów, by zakończyć się sukcesem. I wtedy wybiera się jeden z tych ruchów, które miały najwyższy procent tych losowych gier zakończonych sukcesem. O. Dobra, to musiałem ale mówić, to niezrozumiałe, ale dokładnie to tak, no pierwszy krok jest bardzo istotny, że to się robi dla każdego ze wszystkich ruchów, które masz do wyboru. Robi się taką symulację losową. Jak najwięcej playthrough i czym więcej masz. Natomiast później jeszcze do tego dochodzi to właśnie, że tam nie pytam już, jak się ta technika nazywa. Tworzy się takie. Te ruchy, które już się wykonywało, się zaczyna spamiętywać i to jest fajne. W sumie tego nie słyszałem, żeby reuzować jeszcze te. Bo to jest wtedy łatwo odciąć wszystko, co już wiadomo, że się nie przyda. To jest fajne akurat. No. Co najzabawniejsze, ono wówczas ma to jest takie jakby, taki w naturalny sposób, taki trochę ala ludzki. Idzie na początku ten Monte Carlo, mówi mu, w którą stronę mniej więcej iść, a on tam. Te branże, które są najbardziej prawdopodobne, on zaczyna je eksplorować dużo bardziej i dla nich robi dokładne te statystyki per ruch, czyli wówczas, gdy jest w tym branżu, przeciwnik również robi mądry ruch, że tak powiem. Bo on też korzysta z tego doboru poprawnego.
Też mówiąc o akademickim AI, musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy, że tam mają ci wszyscy ludzie, którzy pracują nad takimi algorytmami, bardzo dużo mocy obliczeniowej do dyspozycji. A my robiąc, no ale zazwyczaj mają te komputery, to, tak? Tam chodzi o algorytm, chodzi o algorytm tak naprawdę. Znaczy w akademickim to... No, mówię o algorytmach, mówię o... Jeżeli już mówimy o sieciach, bo to jest teraz ta akademicka rzecz, jeżeli mówimy o sieciach neuronowych, to nie jest nawet mocniejsze komputery. To jest każdy z nich, to jest, masz jeden komputer, każdy z nich ma 8 kart Titan 2 i jest złożone są w klastry po 10 komputerów i to jest dopiero jakaś tam moc obliczeniowa, tak? I wtedy potrzebują takich klastrów 50, do tego 10 milionów kubek oznaczonych danych i wtedy można coś robić. A my jako twórcy gier mamy 2 czy 3 milisekundy. Nasze AI ma być fajne. Tak naprawdę to też jest niezła rzecz, bo kryterium naszego AI, żeby ono było dobre, jest takie, że jest fajne. To jest fajne, tak, że gracz... Szkoda, że tu nie powiedzieliśmy, bo to jest bardzo ważne. Chciałem o tym powiedzieć, o tym designer, coś tam w tym temacie jeszcze wstępu o designerach, że u nas praca tak naprawdę... Kurczę, nie chcę robić dygresji, ale może powinienem. Bo to fajne. Będziesz śmiało, stary, nie krępuj się. To ja wrócę hen do przodu. Tak, był taki moment, kiedy mówiliśmy hen do tyłu. Wróć do przodu, będzie zajebiście. Wracaj do przodu szybciej lub wolniej. No dobra, to był taki moment, kiedy mówiliśmy o designerze i o tym, że on sobie tam wymyśla tak naprawdę i to później implementuje. To jak najpierw designer wymyśla, później się implementuje. Prawda jest taka, że ponieważ to jest takie kryterium fajności, jest takie świetnie określone, to designer zwykle wymyśla, później implementuje, to nie działa tak fajnie i później on implementuje i tam prosi animatora o pomoc i implementuje i ten animator później prosi jeszcze o jeden atak, bo zachowanie jest kompletnie implementuje. Praca na tej AI jest mega iteracyjna. No właśnie. Tak. No tak, tego nie mówię. Popłynąłem w ogóle takie krzaki, że to... No właśnie, ale to iteracyjne, że musiałem... Takie haszy, a propos haszy, przypomina mi się taka super historia niezwiązanego z AI, że aż ją powiem. Jak byłem za pierwszym razem w Redzie, właśnie to było przy Wieśku pierwszym, gdzieś tam w jakiejś scenie była super... Spotkaliśmy się tam. Tak, to stamtąd się znam. Jakaś mega słaba wydajność była w jakiejś scenie, nie? I kurwa, dlaczego? Tu się okazuje, że roślinność jakoś zupa, a tam same krzaki przecież, tak? Okazało się, że artyści drzewa powkładali pod ziemię, żeby stawały tylko czubki koron. Zrobili krzaki. Wielkie drzewa pod ziemią. A też chyba pamiętam, że w Wieśku drugim było coś takiego, że była lokacja, gdzie wchodzisz do pomieszczenia i tam był model jakiejś głowy, jakiegoś dzika czy czegoś i ona miała 2 miliony wierzchołków, ta głowa, nie? No i normalnie wchodzisz do pokoju, masz spadek do szczytu. Nie pracowałem przy Wiedźminie drugim, ale w Wiedźminie trzecim w pewnym momencie był taki problem z że ktoś użył cutscenowej głowy. A to może było na tej trójce? Nie pamiętam, gdzie to było. Trójce, bo mieliśmy taką małą sytuację, że ktoś użył kasynowego zasobu na lokacji, tak, który miał tego typu... To jest jeszcze nic, ale to... Nie jest jakaś tam specjalna. Które w City swego czasu produkowaliśmy, był gdzieś tam jakaś misja, był namiot oficera i oficer miał na półce modele. To czołg, samolot, coś tam i strasznie to zasysało, że okazało, że te modele, to one były przeskalowane w dół, ale to były fajersowe modele. O, to było fajne. No. Dobrze, a teraz może wracamy do tego. Właśnie wracamy do akademickiego AI. Była szybka przerwa. Ja pokazałem te linki, chłopaki, w międzyczasie, bo rozumiem, które linki? Że to do tych, na etapie. Do tych fajnych rzeczy, co właśnie powiedzieliśmy? No to co tutaj, wrzuciliście 2 linki. O. Czy co, że Google wygrał, ale wiecie, że on kogoś w końcu wygrał. On tam były 3 mecze. Koleś 4-1? 4-1 wygrał. No właśnie, Google. Koleś wygrał. Gości wygrał jeden mecz. No właśnie, ale wygrał. No, ale wygrał. Najgorsze jest to, że AI myślało, że dobrze mu idzie. Bo ten algorytm jest tak zrobiony, że podejmuje inne decyzje w zależności od tego, jak uważa, że mu idzie. Jeżeli mu idzie dobrze, to podejmuje te jakieś, powiedzmy, odważniejsze ruchy, tak? I AI myślało w tym momencie, w tej grze akurat, że idzie mu dobrze i więc jeszcze odważniejsze ruchy robiło i dostało w pierdęko. A to chyba o tym Bonzaj mówił na końcu naszego odcinka, że AI głupi błąd popełnił. To jest problem tej sieci neuronowej, że koleś mówił, że robił nietypowe ruchy. I no, sieć neuronowa jest rzeczą statystyczną tak naprawdę. Na końcu mamy po prostu jakąś aproksymację. Sieć neuronowa to, co ona robi, to po prostu aproksymuje input na jakiś output, ale pod spodem ma tylko czystą matmę. No czyli właśnie. Tak jak nasze mózgi. Tak jak nasze mózgi, ale... No.
ale mamy więcej numerów. No ale z jakiegoś powodu nasz mózg, w sensie ludzki, wygrał, no to znaczy, to nie jest czysta Optma. Wygrał po pierwsze tylko raz z pięciu, a po drugie powodem może być to, że my mamy 10 miliardów neuronów, a ten AlphaGo miał chyba z 10 milionów, więc jest. Poza tym, no, pewnie tam mieli jakiś błąd, mieli byle jakie debugery. Właśnie, skurna. Nie, akurat sieci neuronowe to jest jedna z tych rzeczy, które no nie wiedziałbym jak zdebugować. Teraz właśnie te wszystkie te sny Google'a, tych sieci neuronowych, to są... To jest postawienie jakichś granic, no. Przepraszam. Znaczy to są, tak? Nie, chodzi mi o to, że te różne obrazki, które ludzie widzą, właśnie te puppy slugs i tak dalej, to są wszystko, wizualizacja tych rzeczy, to jest efekt, to jest narzędzie debugowe do tych sieci. Bo teraz goście z Google mają właśnie taką sieć, ta sieć ma 50 warstw, czy nawet ich ma 5 warstw, to jest i tak już mentalnie dla człowieka nie do ogarnięcia, co się tam w środku tych warstw dzieje. I więc jedyne, co mogą zrobić, to poprosić warstwę, żeby jakiś wizualny output wydrukowała i potem ludzie akurat z kolei swoimi mózgami, które są świetne do wykrywania wzorców, mogą po obrazku powiedzieć, że idzie mniej więcej dobrze lub niedobrze. Stąd też oni wiedzą, że no sieć myślała, że dobrze idzie, tak? No bo miało jakiś wzorzec na którejś tam warstwie pewności, który wyglądał jak, że zawsze tak wygląda, jak ja myślę, że wygrywam. Także to jest akurat sieci neuronowe, dlatego one nie używa się w grach, bo to jest taka czarna skrzynka. Wytrenuje się, w środku są zaszyte jakieś wagi i... A czy używa się, wiesz co, w wyścigówkach? Tak? Jakieś tam słyszałem jakieś wyścigówka, w których... Tak, czego się używa? No, sieć neuronów. Czy ogólnie... Było na czacie pytanie o to, to odnieście się do tego. Output, no, w ten sposób. Bo na czacie ludzie pytali o to, to akurat dobrze, że odpowiadasz, bo ja nie wiedziałem, czy wam przerywać, czy nie. Czyli mówisz, że jak co, jak prowadzą samochody... Znaczy, nie chcę... Słyszałem kiedyś tam, że... Pogłoska jakaś. Ale nie. Na GameDevowej popijawie. Znaczy, no, nie jestem zaskoczony. Nie jestem zaskoczony. Słyszałem na jakimś interwiusie czy czymś jeszcze. Gdzieś aplikowałeś do jakiejś innej firmy? Nie, w odwrotnie. Och, jaki troll poszedł. Epic jakby co wiesz, tam zatrudnia, nie? Zachu by mnie zabił. Dobrze, chłopaki, tak. Czyli co? Zostawiamy resztę na dogrywkę, czy jeszcze? Dobra, no to skończymy. No nie wiem, no to już od ciebie zależy, Tomek. No my tam, wiesz, Tomek, zdrowie mamy, no. Wyspać się nie musimy, przecież. Wiesz co, to ja bym jeszcze... Nie potrzebujesz dopiero 6 po południu, stary. Ja bym jeszcze zrobił punkt 9 w takim razie, bo... A 9 jest który? Bardzo... Czy grozi nam Armageddon? Ja je wymyśliłem nazwę. Armageddon. Wiesz co, ja powiem ci szczerze, że ten, że tak póki ten Google nie płynął z tymi, bo on naprawdę robi olbrzymie postępy i to takie... Wow, prawda? To póki on z tym nie płynął, to myślałem, że... Google akurat on o tyle ma moc, że on tego naprawdę używa. On potrzebuje tych swoich algorytmów do sztucznej inteligencji, które faktycznie rozpoznają czy wzorce, czy pewne schematy, które my używamy w życiu. Myślę, że to są ludzie, którzy żyją z reklamy, prawda? Także z tego, żeby dopasować do człowieka to, co on będzie treść, którą dostanie. Także a poza tym są firmą, która próbuje zmonopolizować rynek produkcji robotów tak swoją drogą. Kto próbuje? Google. No tam zmonopolizują. Mają przecież przejęli i Boston Dynamics i właściwie zaczęli później masowo wykupywać wszystkie startupy zajmujące się AI i robotyką. Także, może chcą przejąć kontrolę nad światem. Na przykład, no. Znaczy jeszcze bardziej. Znaczy, ja myślę, że tak, wiesz, że tam nie wiem, czy... Nie wiem. Że nie Elon wiem. Musk na przykład, czy Stephen Hawking, oni tam prorokują, że musimy uważać ze sztuczną inteligencją, bo faktycznie to ostrzegają, tak, że to jest takie przyzywanie demonów, że kto wie, co z tego wyjdzie, prawda, powinniśmy być już gotowi, bo w pewnym momencie możemy na tym stracić kontrolę. Mi się wydaje, że akurat takie AI myślące to jest jeszcze wieki przed nami. Ja osobiście tak w grach nie uważam, żebyśmy powinni szli w przekombinowane rozwiązania. Tak samo uważam, że tutaj to jeszcze nie jest ten moment. Natomiast myślę, że to, co jest dużo bardziej niebezpieczne, to
To tak, to informatyzacja. To pewne rzeczy, na którymi, które nie wymagają, to już takie zastosowanie, że tak powiem. Na przykład już w tej chwili jesteśmy, mamy na tyle potężne, mamy wszystkie narzędzia, na przykład, żeby drony uczynić tańszymi i mocniejszymi. W sensie, w tej chwili drony to są drogie maszyny, duże często, to są te predatory, to są nie wiem, prawie ile kosztuje, to parę milionów. Ale ty nie mówisz o dronie, w sensie takim latającym nad Warszawą i zdjęcia robiącym. No właśnie, mówisz... mówię o tym, że powolutku, tak naprawdę, ponieważ software jest czymś, co się kopiuje tanio, to jeżeli będziemy mieli zajebisty software do dronów, które nie są zbudowane jak Predator, nie są całym takim statkiem, prawda, powietrznym, który ma jakieś nieprawdopodobne możliwości, tylko właśnie czymś takim, co jest niewiele bardziej skomplikowane konstrukcyjnie od tego, wiesz, latającego i robiącego zdjęcia nad Warszawą, to wówczas zaczyna się być problem, na przykład, bo możemy stworzyć, wiesz, kiedyś na przykład robiliśmy bardzo dawno temu, ale teraz w krzaczu odejdziemy, co? Dajże. Jak było dawno temu, jak był król, prawda, i robił wojnę, to król, prawda, miał skarbiec, musiał bić tą złotą twoją monetę i tam, prawda, prowadził wojnę, wojsko za ciężar i tak dalej, kończyły mu się złote monety i musiał zwołać tych swoich lordów, prawda, szlachtę i tam poprosić ich, wiesz, no, chłopaki, skończyła się, wiecie, kasa jest pusta i albo się rozchodzimy i przegraliśmy wojnę, albo ustawiamy jakiś nowy podatek. Oni wtedy mu mówili, no dobra, chłopaku, ale to my w takim razie chcemy mieć taki nowy przywilej. I to tak szło, prawda? Musiał się dogadać z ludźmi, żeby w ogóle prowadzić wojnę. Później była, jak sobie pomyślicie, jak powstała pierwsza i druga wojna światowa, to w dużym stopniu dzięki temu, że wymyśliliśmy o tym, że możemy mieć prasę drukarską, że pieniądz wcale nie musi być bity, że tak naprawdę można go wydrukować i jest tak samo wartościowy prawie. A teraz tak naprawdę, ale jednocześnie wciąż jeszcze potrzebujemy kogoś, kto musi nacisnąć ten spust. I tak naprawdę, jak sobie myślimy o jakimś maksymalnie opresyjnym rządzie, to zawsze na końcu on się musi czymś utrzymać. Jakbyśmy na przykład przełożyli całą tą moc na jeżeli jako resorty siłowe moglibyśmy użyć roboty, drony, cokolwiek, ale coś, co nie wymaga, że tak powiem, obsługi przez więcej niż kilka osób, to się robi problem ze społeczeństwem. To problem jest taki, że z jednej strony tak, można wyprodukować sobie armię robotów autonomicznych, żołnierzy i oni będą zabijać ludzi albo inne roboty, tylko wyprodukowanie takiego jednego robota też kosztuje kupę kasy. Właśnie więc... pytanie, czy możemy zrobić tanie roboty. Dronik jest super tani. Jak sobie pomyślisz o żołnierz jest naprawdę drogi. Ty musisz go utrzymać, tak. Musisz go tak wykształcić, on musi iść na szkołę, do szkoły, prawda, tamten. Później ileś lat siedzi w koszarach, ćwiczy, jedzie na konflikt, tam no, musisz mu normalnie płacić całkiem porządną pensję, bo to jest zajebiście niebezpieczny i zajebiście wymagający zawód i tym się to należy. Później oni mają wcześniejszą emeryturę i tak dalej, także to jest koszt, wiesz. Największy koszt to jest nie pieniądze. Największy koszt to jest, jak taki człowiek umrze na wojnie, ktoś zrobi zdjęcie takiego martwego żołnierza i wrzuci na opinię publiczną. I wtedy to się robi największy koszt dla wojska, dlatego amerykańskie wojsko nigdy nie wyrzucają kobiet na pierwszą linię frontu, bo na przykład kobieta zmasakrowana jakimś tam ostrzałem, ona robi bardzo duży, zły PR armii. Więc oni muszą je zdejmować, bo jak widzimy zabitego faceta, to okej, no zginął, no zginął. Ale jakbyśmy zaczęli zabitą kobietę, no mówimy, o kurczę, ale się narobiło, kobieta, nie żyje, o nie. I w tym momencie opinia publiczna może znacznie robić bardzo zły PR armii, więc oni muszą starać się pilnować tego. To jest jedna rzecz, a druga rzecz właśnie, sobie wrzuciłem linka na samym dole, że koreański rząd planuje pracę nad stworzeniem dokumentu regulującego prawa robotów, że jeżeli powstałby robot, który czuje, który rzeczywiście miałby jakąś inteligencję, to czy dać mu prawa wyborcze, jakie powinny być prawa, czy może tak jak ludzie, a może inne. Więc to też są rzeczy, nad którymi się politycy powoli zaczynają zastanawiać. Oczywiście, tak jak mówiłem, czy wspominałem, nie wiem, czy ktoś inny mówił, że to są przed nami jeszcze dziesiątki lat pracy, zanim te AI będzie na tyle rozwinięte, że będzie mogło, że te problemy będą nas w ogóle dotyczyć w jakikolwiek stopniu, ale... Tak, zgadzam się. Setki, właśnie dziesiątki. Bardziej dziesiątki. Tak. Ale jednocześnie to jeszcze nam daleko. Natomiast na przykład... Bonzaj na czacie troluje, że 15. 15 lat? A to może Bonzaj będzie programistą, to będzie 15 lat. No to rzeczywiście. Zrób. ale na przykład my już niektóre rzeczy mamy. Na przykład wojsko Stanów pracuje nad tak zwanym hive mindem tych dronów na przykład, czyli takich tanich dronów właśnie, które, jak sobie pomyślicie, no tak naprawdę
Po pierwsze, taki zautomatyzowany dron, jeżeli możesz strzelać, to jest prawdopodobnie dużo celniejsze. Nie potrzebuje tak potężnej broni jak żołnierz Marine, bo jest po prostu celny. Prawdopodobnie można to wszystko przeliczyć, obliczyć i wystrzelić, prawda? Czy to może tą siecią dronową, tego możemy wyćwiczyć. Mamy możliwość w tej chwili, no, na przykład przy takiej olbrzymiej chmarze, na przykład jesteśmy w stanie na przykład bardzo szybko skanować prawdopodobnie przestrzeń, na przykład taki powiedzmy później obsługujący operator na przykład miałby właściwie pełen skan 3D terenu walki, miałby zaznaczone potencjalne cele, tam w tej chwili algorytmy są w stanie już rozpoznawać ludzi, są w stanie nawet pewnie coś o nich spróbować wywnioskować. Więc właściwie wszystko się będzie sprowadzało z jednej strony właśnie do człowieka, który musi tylko zaznaczyć, że okej. Okay, będzie się taki wielki pan, z pulpitem będzie miał taki jeden wielki czerwony guzik, kill. Zabij. Tak. Myszkę musi mieć, tak? Michał, to wszystko pokazać, się zostanie sam. Tak. Który? Nie, mówię, oczywiście bawimy się, ale tak, dla mnie na przykład to jest dużo, jeżeli już mamy myśleć o problemach, to ten problem jest już niedaleko na horyzoncie. W sensie... No my zlatają drony na tamtej sali. Powiedział, w tej chwili drony są droższe. Czyli ty, Michał, upatrujesz... Droższe, kiedy zaczną się być ekonomicznie opłacalne, to będzie masowo... No właśnie, czyli ty, Michał, punkt przegięcia upatrujesz w momencie, gdy to wszystko zacznie być ekonomicznie opłacalne, gdy zacznie się po prostu tanio produkować rzeczy. Tak, nie mówię tu o takiej prawdziwej sztucznej inteligencji. Mówię o takiej sztucznej inteligencji, jak my robimy. Czy takiej sztucznej inteligencji, która ma wykonać cel i zwykle chcemy wiedzieć, jak ona to wykonuje, a nie sztucznej inteligencji, która jest super autonomiczna i super wszystko sama robi. Myślę, że raczej takie czyste zastosowanie to już mamy na rynku w dużym stopniu. Czyli te rzeczy z filmów to bullshit, na pewno nie w ten sposób świat się zmieni w czasie, kiedy się zmieni. No, największy problem zawsze będzie człowiek, a nie robot, więc to tutaj chcielibyśmy... No ale wiesz, no... Chcieć, żeby te roboty zniszczyły świat, jeżeli tak ma się zdarzyć, tak? Jeżeli robot będzie tym czymś, co ostatecznie zniszczy naszą cywilizację, chociażby nie cały świat koniecznie, to znaczy, że ktoś tak chciał, jakiś człowiek, jakiś programista szalony, być może bonsai albo ktoś inny, więc... Myślę, że raczej takie Terminator czy Matrix, te scenariusze są prawdopodobne, ale to z margines. Nie, to może, to może wyjść z tego. To może wyjść emergentnie, że tak powiem, z samej sieci. Bo teraz tak, jestem sobie siecią, która jest najwyższego poziomu, super osiągnięcie technologiczne zostało stworzone, żeby zażegnać kryzys związany z globalnym ociepleniem. I jest ta sieć odpowiedzialna, ma pełną autorytet nad dowolnymi instytucjami, żeby zrobić wszystko, co tylko możliwe, żeby zażegnać to zagrożenie. No i co jest głównym zagrożeniem? No ludzie, tak? Eksterminuje ludzi, problem rozwiązany. Nikt na to nie wpadł, nie? Wypełniło wszystkie założenia, tak? Tylko no, może po prostu powinniśmy wpaść na to, że chyba, że człowiek, to wtedy nie rób. Nie, no, taki, no ale Mieszko, no skoro ty na to wpadłeś, no to come on, no. Czyli jakby co będzie moja wina, tak? Nie, no to na pewno ktoś, kto by to pisał, wpadłby na to 500 razy. No tak, no bo jak ja wpadłem, to każdy... Ale wiecie, to są, wiecie, introwertyczne mruki. No. Co? Mógł popatrzeć? Co mówiłeś, Michał? Mówię, że w programie są introwertyczne mruki, więc jak będziemy pisali, to mogą nam czarne myśli tam, wiesz, przyjść do głowy i... Wsadzi jedną linijkę kodu więcej. Dziewczyna by chciała zabić wszystkich ludzi. Kill all humans. My się śmiejemy, ale to nie jest takie ten, bo wiesz, ludzie czasem mają odchyły, tak? No bo ludzki mózg to jest naprawdę wrażliwa maszyna i jak działa, to działa świetnie, ale zawsze tam zmieni się troszkę subtelnie chemia mózgu i nagle pewne rzeczy nie dostają dość pewnych neuroprzekaźników, inne dostają za dużo, zaczynają się różne schorzenia psychiczne i dlatego ludzie chorzy psychicznie nie wiedzą, że są chorzy, bo to jest subtelna zmiana w chemii ich mózgu na przykład. I no to wtedy taki człowiek może być święcie przekonany, że to jest jednak dobre dla wszystkich, żeby jednak zginęli. No bo się przeniosą do lepszego świata, bo przecież się Bonhala, nie? Tam wszyscy będą mogli polować na te bizony i pić wino i inne tam 12 dziewic czy coś tam. Co tam Walhali mają? Tak, wszystko mają. Wszystko mają Walhali. Na przykład koniec odcinka. Patrzę sobie. Nie, no słuchajcie, chłopaki, no bo naprawdę mi się wydaje, żeśmy tak z połowę tego skryptu generalnie. Fajnie tak, by było. Tak, na jeden odcinek zostało. Ale najważniejsze. Tak? Nie, no najważniejsze dopiero będzie, więc to... Jeżeli ktoś ma ochotę wiedzieć więcej, to niech ogląda następny odcinek, bo najważniejsze... Skoro wszyscy uczestnicy...
No. Drugi odcinek będzie taki po prostu bardziej techniczny. Już będzie do rzeczy konkretnie o systemach, o debugowaniu i optymalizacji. No tak konkretniej, zdaje się. No dobrze. Chyba, że popłyniemy, znowu będą jakieś suchary i inne historie ze starych gier. Co też nie możemy obiecać, że nie będzie. I wtedy na przykład zaistnieje niezerowe prawdopodobieństwo zaistnienia odcinka trzeciego. Tak. I wtedy już będzie ciekawe i tu się rekurencja nam zaczyna. Dobra. To jeszcze... To by było, jakbyśmy z wnętrza tego odcinka nakręcili inny odcinek. To by była rekurencja. Ty kurna, umiesz programować w ogóle? A widzisz, szczelędżowałem to, czy wyłapiesz. Widzisz, kurde, patrz, sprawdzałem cię. Dobrze, dobrze. Słuchaj, ty, ale to było zajebiste, co? Z tego odcinka zrobiłem. Lecimy odcinek o nakręcaniu odcinka. Wow. Myślę, że jest człowieka, który ci nagrywa wszystko. Czy nazywa making of? ale nie, nie, before making of. Jak zrobić na żywo, to jest intencyjny odcinek. A. Wiesz, dobre. Stream ze zrobienia streama, czyli masz stream, streamujesz jak ktoś inny streamuje. Mógłbym nie streamować okienko mojego Skype'a i zobaczyłby, że u mnie to tylko się wcale nie animuje. Właśnie, faktycznie, bo chłopaki mnie nie widzą. Chłopaki nie, tak. I nie wiemy, co się dzieje. Właśnie, ja na przykład jak dłubię w nosie, to wiedzą to tylko widzowie, a chłopaki... Tylko 100 widzów, ale my tego nie widzimy. No, właśnie. Można teraz paka pokazywać na przykład. Albo coś. Albo nic, nie nas. Nic z tych rzeczy. Dobra. Słuchajcie, to my się poza anteną umówimy na to, kiedy następny odcinek, bo tu każdy musi wiedzieć, kiedy ma dzieci, pracę w weekend i takie rzeczy, to sobie... Dzieci ma się zawsze. Mieszko widzę codziennie. Tak, ale Mieszko ma ten, łatwiej w tej chwili. Dobrze. Natomiast na koniec odcinka mamy zawsze taki zwyczaj po kolei, czyli potem najpierw Mieszko, potem Michał, potem Radek. Powiedzcie, w co gracie aktualnie. Ojej. W Paragona. Guild Wars 2. Właśnie sobie ten... Czekaj, jeszcze raz powtórz, bo szybko mówisz. Guild Wars 2. Guild Wars 2. A, okej. Jedno z lepszych MMO ever, podobno. No, skręcam się dopiero. Mhm. Ale w jedynkę dużo grałem w swoim czasie, ale to wieki temu. Ja wtedy jeszcze młody i piękny. No ja słyszałem, że dwójka jest lepsza, ale okej, okay, ale okej. Okay. A ty, Mieszko, tak naprawdę z tego, czy to troll był, czy kończysz na Paragonie? Nie, pewnie nic innego nie masz. Znaczy, trochę troll, trochę nie, no bo jak już te buildy są teraz live i każdy sobie może zagrać, to też sobie czasem zagram, żeby albo popatrzeć, jak ludzie mnie zabijają, bo mnie zabijają, chociaż wygrywam czasem. Albo po prostu jaka wersja botów aktualnie jest, no bo to jest taki ciągły development, to jest bardzo w sumie fajna opowieść, ale te błędy, które teraz mogę zobaczyć w grze, to zazwyczaj już są naprawione, bo to jest tak jakby sprzed 2 tygodni build, tak? Mm-hmm. Ale i tak szybko, 2 tygodnie turnaround też nie jest taki zły. Więc Paragona, a jak nie Paragona, no to mam tam kilka rzeczy, ale one czekają. Ostatnio to w Fallouta zmarnowałem 5 dni ciągłych, ile tam, 130 godzin. Wow. I ten, nie? Wiesiek czeka. Odpaliłem Wieśka, szacun dla Reda trzeba przyznać, bo w Stanach normalnie kupiłem Wieśka z PSN-a, instaluję, a tam opcja zmień na polski język. Kurna, normalnie nie. A nie, to CD po kolei z tego słynie, że oni zawsze, to była tak, część polski w ogóle język DNA, chyba mają wszędzie, ale nie, szacun, to jest bardzo fajne, więc pograłem sobie tam trochę i tam w karczmie, nie wiem czy to jest, czy mi się przesłyszało, czy rzeczywiście coś tam jest, ale jakieś 2 PC gdzieś związane z jakimś tam pobocznym questem, jeden do drugiego mówi głupi śmieszko, my kurna, serio? Fuch na gej, nie? A ja ci powiem, wiesz co, a było twojego imienia, bo tutaj widzę, że mam syna Mieszka. Jesteś jedynym Mieszkiem, którego znałem. O kurna, a ja znam cię. No widzisz, także ale jeden Mieszko Zieliński jest w sieci. Tam. Ja się przyznam, że znałem jeszcze jednego Mieszka na studiach, studiował ze mną, ale faktycznie Mieszków to... No nie tak, to nie wiem, Mieszko. Bo ten Mieszko nie jest zły. Dobry Mieszko nie jest zły, o proszę. Radek? No ja przegrywam sobie czasami w Hotsy, czyli Heroes of the Storm, taką mobę od Blizzarda, a też... Spróbuję. Zwłaszcza na te AI, popatrzę jak one działają. A poza Hotsami wróciłem do Minecrafta, gdzie sobie próbuję Minecraft złożyć elektrowniaką. No to dlatego o tej siekierze było dzisiaj. Nie, siekiery nie było z Minecrafta, tylko siekiera była z Gnomori, tak swoją drogą. A w Minecrafcie próbuję złożyć tą elektrownię atomową, więc ja tam już jestem na poziomie, gdzie mam piłę elektryczną. 50 modów zainstalowane aktualnie. 50.
Nie, ale Minecraft, tak, Minecraft to regularnie wraca jako temat i dobra, jest nowy update, mają nową walkę, to tylko sprawdzę i 30 godzin później, kurna, nie, czekaj, mam pracę do zrobienia. Także Minecraft rządzi, tak. To jest jedyna gra, do której regularnie wracam i potem marnuję kupę godzin. Tak, ja też wróciłem po przerwie półrocznej do Minecrafta. Ja się czuję totalnie wyalienowany, no ale okej, bo próbowałem, ale zupełnie, no właśnie zagrałem. Ja, dlatego ale modalnie. Tam trzeba trochę wyobraźni, wiesz, do tej gry. Trzeba trochę modu też do tej gry, no to się nie oszukujmy. Bez modów to ta gra traci bardzo. Okay. Ja później przychodziłem do mojej mamy tam z wizytą, prawda, i ona mnie tam brała do siebie, prawda, i mówiła, patrz co tutaj zrobiłam, prawda, i pokazywała jakieś kopalnie i budynki, które sobie zrobiła, jak sobie radzi. No proszę, inny świat w ogóle. Słuchaj, z czatu jeszcze 5 razy chyba było pytanie, Michał, czy tam za tobą to jest tancerka, czy karateczka, co to jest? Tancerka, taka operowa. A, tancerka operowa. No a baletowa. Możliwe. Po niemiecku, moja żona jest nauczyciel po niemieckiego i to jest po niemiecku napisane. To są świetne pouczenia, oczywiście, no przecież jest z niemieckiego, więc ma tancerka. Tancerka operowa musi być, no oczywiście, że tak. Nie wiem, mówię, że po niemiecku, to jest program jakiś po niemiecku, napisane, nie mam pojęcia co, więc nie wiem w sumie, co na to znaczy. Dobrze. Dobrze, chłopaki. Ja się bardzo cieszę, że się wszyscy zgadzacie. Przegrani bardzo potrzebują drugiego odcinka. Umówimy się na niego, że tak powiem, poza streamem. 30 odcinka, tak. 30. No właśnie. Jeżeli chcecie, to... Okrągły 32, tak? Bo 30 to taka liczba. Nie, no teraz to dzisiaj był okrągły jubileuszowy 29, a jutro będzie, znaczy jutro, za jakiś czas będzie jubileuszowy 30. 39 to w jakim systemie? No bez sensu. 32 to jest jedyna słuszna, kurna, wiesz, podstawa, dwa w sensie. W 29-kowym pasuje ci? Nie, w 29-kowym po polsku, bo nieważne. Dobrze. I ostatni zwyczaj. Wszyscy na 3-4 machamy do kamery, żeby thumbnail był do audycji, także pomachajmy wszyscy, jeśli możecie. Mogę zasłonić swoją twarz. Dzięki. I to był 29 odcinek przegranych. Dzisiaj widzę 2,5 godziny. Nie jest źle. Zresztą czekajcie, jeszcze wpiszę. Znaczy się upewnię dokładnie. Bot mi powie jak zawsze. Godzina 40... źle tego, przeszacowałem, nie doszacowałem. O, wyłączyło się nagrywanie w połowie. Nie. Też błąd AI pewnie. Sieć nie obradowała. Ale ty, no coś AI. Naturalnego AI. AI się tak. Nie myli. AI robi to, co mu się każe. Co to, jak to? To zaraz. Tak. Ale bo myśmy o 9 zaczęli. Widzisz, nie, jakiś... coś musiał może... przerwać. Coś musiałem przerwać, bo bot zlicza czas online. No nieważne, myślałem, że mi powie. Że... Dobrze. A, czekaj, kurde, ty, bo jakbym teraz chciałem puścić outro do audycji i słuchajcie, poleciałoby ten, paktofonika by poleciał, zupełnie bez sensu. Super! No już, ale już była w trakcie audycji. Ja jestem za. Ty, a nie ściągną ci tego z YouTube'a, bo używasz muzy, czy coś? Czy masz kogoś znajomego z paktofonika? Nie mam, ale to jest tylko jeden sposób, żeby się dowiedzieć. To też jest ciekawe, dowiemy się. Ale byłem fanem Magika. Byłeś, no to już nie masz znajomego. No. Dobrze. Chłopaki, jeżeli jesteście chętni na 30 odcinek, ja będę przeszczęśliwy, czat też, jestem tego pewien, ale to już teraz jakby zostawmy to, no, się poboksujemy po odcinku, się dogadamy, dobra? Dziękuję wam bardzo, dziękuję wam miłej nocy, miłego dnia, także trzymajcie się i wam też życzę 29 odcinek, dzięki i do zobaczenia, pa pa! Narka. Hej.